2 minuty minęły. Myślę, że powoli możemy rozpoczynać. Jak tak patrzę na zgłaszające się kolejne osoby, no to jeszcze trochę osób zapewne No tak, bo się tak zgłasza, ludzie zaraz będzie do przychodzą, nas nie? To jest dołączało, nudno bo się robi. Ale ona tak musi mieć z czego żyć. przepraszam, tutaj zostałem wyciszony, ale już chyba wracam. Zainteresowanie naszym posiedzeniem wyraziło ponad 400 osób, co też pewnie powoduje pewne ograniczenia organizacyjne. Dlatego od razu w pierwszej kolejności bardzo bym prosił, żeby sprawdzać i kontrolować, czy mamy wszyscy wyciszone mikrofony. Ze strony organizacyjnej będziemy mieli na pewno wsparcie, ale żeby nie było niepotrzebnych barier, to też apeluję, żeby i będę może do tego wracał, żeby na to mocno zwracać uwagę. Natomiast bardzo się cieszę oczywiście i chciałem bardzo wszystkich Państwa powitać, podziękować za tak duże zainteresowanie naszym spotkaniem. No, witam prelegentów, którzy zgodzili się na przedstawienie pewnych problemów związanych z nowelizacją planowania przestrzennego, też członków zespołu prawno-urbanistycznego, członków Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, środowiska naukowe, przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii, którzy również, za co dziękuję, wyrazili zainteresowanie naszą inicjatywą, przedstawicieli gmin, samorządów, wszelkich urzędów, sfer praktyki. Myślę, że tak przy okazji, no jest to takie bardzo szerokie, zróżnicowane, interdyscyplinarne spotkanie i to jest też bardzo ciekawa okazja, żeby podyskutować o czymś, co jest bardzo ważne, czyli o nie tylko o samych nowych przepisach, ale zróżnicowanych problemach, które z ich stosowaniem mogą się wiązać albo mogą się pojawić, problemach albo może wyzwaniach. Pozwolę sobie udostępnić prezentację. Mam nadzieję, że jest prezentacja widoczna. Jakbym tylko mógł poprosić, żeby ktoś potwierdził, to byłbym bardzo zobowiązany. Tak, jest widoczna. Tak, jest widoczna. Świetnie, bardzo dziękuję za wsparcie. Szanowni Państwo, oczywiście w ramach naszego spotkania zaraz pojawią się kolejne wskazane w programie merytoryczne referaty. W ramach tych referatów postaramy się tak ogólnie zasygnalizować pewne problemy, poddać je pod Państwa dyskusję, ale zanim przejdziemy do tego etapu, no pozwolę sobie na kilka słów wprowadzenia. Może tak na początku tytułem wyjaśnienia. Nasze spotkanie łączy niejako dwie role. Z jednej strony jest to posiedzenie Zespołu Prawno-Urbanistycznego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z drugiej strony seminarium City Lab Open Eyes Economy Summit. I no, dzięki tej formule zarówno mamy no, pewną podstawę merytoryczną ciekawych prelegentów, ale również możliwość dotarcia do tak szerokiego grona odbiorców. Natomiast chciałem kilka słów, bo może nie wszyscy do końca zdają sobie sprawę, powiedzieć zarówno jak o komitecie, jak też o zespole prawno-urbanistycznym. Jest to komitet problemowy przy Polskiej Akademii Nauk. Komitety problemowe są wyodrębniane zgodnie z nazwą, jeżeli identyfikuje się szczególnie istotne zagadnienia, które wymagają szerszej, również naukowej, ale naukowo-praktycznej odpowiedzi. No, taka diagnoza odnosi się do wyzwań polskiej przestrzeni i została podjęta na szczeblu PAN dawno temu, 65 lat temu, w roku 58 wtedy powstał nasz komitet. Funkcjonuje wciąż aktywnie w kolejnych kadencjach. Obecnym przewodniczącym jest pan profesor Tomasz Komornicki z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Zauważyłem, że wśród nas też jest pan wiceprzewodniczący komitetu, pan profesor Paweł Hurski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oczywiście inni członkowie komitetu, z czego bardzo się cieszę. Komitet działa poprzez posiedzenia, poprzez wydawanie stanowisk, publikacji. Ma również 5 zespołów zadaniowych. Te zespoły mają rozwijać, poszerzać działalność komitetu. Wśród tych zespołów mamy
Zespół do spraw miast, obszarów metropolitalnych, Zespół do spraw planowania przestrzennego na obszarach wiejskich, Zespół do spraw wielkoskalowych projektów infrastrukturalnych, a także Zespół do spraw przestrzennego wymiaru europejskich i krajowych polityk rozwoju. Czyli zakres działań jest zróżnicowany. Piątym, takim najmłodszym zespołem jest nasz zespół, Zespół prawno-urbanistyczny. Koncepcja zespołu sprowadza się do tego, że grupujemy zarówno zapewne znanych Państwu prawników zajmujących się planowaniem przestrzennym, podejmujących komentarze, analizy, glosy, różne formy aktywności związane z wykładnią przepisów prawnych, ale osobna część zespołu to specjaliści z innych zakresów, zajmujących się również prawem planowania przestrzennego. To jest ta sfera szeroko rozumiana urbanistyczna, grupująca nie tylko architektów, ale na przykład specjalistów z zakresu środowiska czy sfery kulturowej. Uznajemy bowiem, że jedynie synteza wskazanych perspektyw, poglądów pozwoli optymalnie określić rolę prawa w planowaniu przestrzennym i związane z tą rolą wyzwania. Zespół również realizuje własne posiedzenia, przygotowuje pewne publikacje, ale no również w tym zakresie, jak to odnosi się do całego komitetu, ambicją zespołu jest kontakt z praktyką, bo zagadnienia naukowe dotyczące prawa planowania przestrzennego muszą być osadzone w sferze praktycznej, w sferze związanej z kontaktem z gminami, przedstawicielami zróżnicowanych władz publicznych i też tak postrzegamy swoją rolę i jednocześnie jak najbardziej zapraszamy do kontaktu i wszelkich inicjatyw, na które zawsze będziemy otwarci. Szanowni Państwo, taka jest również formuła dzisiejszego wystąpienia i naszego spotkania. Postanowiliśmy przedstawić pewne wyzwania związane z nowelizacją planowania przestrzennego. Na nowelizację przepisów czekaliśmy bardzo długo, właściwie kilkanaście lat, to już kilkanaście lat temu pojawiały się takie szersze, poważniejsze głosy przesądzające potrzebę poważnych zmian w prawie planowania przestrzennego. Doczekaliśmy się tych zmian i oczywiście teraz jest moment, żeby te zmiany przedyskutować zarówno z perspektywy takich pojedynczych problemów prawnych, jak też szerszej roli tych przepisów i tego, jakie cele mają one realizować. Nasze spotkanie, i to też tak chciałem podkreślić, nie jest spotkaniem szkoleniowym. To też nie chodzi o to, żeby szczegółowo każdy drobny problem dzisiaj rozwiązywać, ale podyskutować o pewnych kierunkach i związanych z nimi dylematach, bo te na pewno występują. Temu będą służyły referaty. Może też tak organizacyjnie, jeżeli mógłbym zaproponować, jeżeli ktoś chciałby do jakiegoś referatu coś dodać, skomentować, zapytać. Po pierwsze jest możliwość, żeby to robić od razu na czacie i prelegenci, mam nadzieję, też będą sporadycznie obserwowali takie pytania i później już po dyskusji będą mieli czas, żeby do tego się odnieść. I po ostatnim referacie, bo te referaty będą szły ciągiem, żeby tutaj też tą pierwszą część na pewno sprawnie udało się zrealizować, będzie moment na dyskusję. Jeżeli ktoś będzie chciał się wypowiedzieć, coś skomentować, to też serdecznie zapraszamy, a na końcu ci referenci, którzy zechcą, również będą mieli możliwość skomentowania dyskusji czy jakiś tez, propozycji. Zaraz oddam głos kolejnym prelegentom, ale dosłownie tak w kilku słowach pozwolę sobie jeszcze na własną refleksję na temat prawa planowania przestrzennego. W moim przekonaniu jednym z zagadnień szczególnie istotnych jest kwestia wartości w planowaniu przestrzennym. Mamy przed sobą aktualne brzmienie ustawy o planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym i mogę wskazać tak też z własnego doświadczenia, z własnych badań, że po pierwsze, jak tak popatrzymy, zwłaszcza tak okiem pozaprawnym na zakres tych wartości, zadań, celów, no to on już od 2003 roku wyglądał dosyć chaotycznie. W szczegółach można zastanawiać się, dlaczego konkretne cele tak, a nie inaczej zostały sformułowane. I to jest pewien problem, ale ten problem występuje w przeważającej części systemów planowania przestrzennego, przynajmniej w Europie. To znaczy,
Jeżeli popatrzymy choćby do sąsiednich systemów planowania przestrzennego, no to ten układ wartości celów podobnie jest problematyczny i taki, można by rzec, przypadkowy. Zdecydowanie wyższą wartość mają dokumenty strategiczne na szczeblu krajowym. No w Polsce taką rolę i to w sposób bardzo dobry przez wiele lat pełniła koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, ale również w innych państwach, no jeżeli patrzymy na sposób ujęcia pewnych celów, wartości, no to w tych dokumentach było to zrealizowane znacznie lepiej. Ale oczywiście te wartości, które są sformułowane w przepisach, muszą znaleźć przełożenie na sferę dalszą, regulacyjną i pytanie, jak to zrobić. Jeżeli patrzymy na nowe przepisy, chciałem w tym kontekście zwrócić uwagę na regulacje dotyczące uzasadnienia projektu planu ogólnego. Uzasadnienie to będzie składało się z części tekstowej oraz części graficznej. I oczywiście osobne zagadnienie to część graficzna, elementy jej zastosowania, interpretacja, ale zwracam również uwagę, że no, to jest właśnie to miejsce, w ramach którego należałoby możliwie najszerzej włączyć treść różnych analiz z planowania przestrzennego. To znaczy w ramach planu ogólnego pojawia się wiele istotnych zmian. Wyznaczane będą strefy, ale również poszczególne parametry dotyczące zagospodarowania terenu. Co ważne, te parametry mogą być różne w różnych częściach gmin. Tak? Te same strefy mogą mieć odmienne parametry. Można będzie wyznaczać wytyczne w zakresie dostępności infrastruktury społecznej. Te wytyczne też mogą być modyfikowane. No i w moim przekonaniu, nawet po pierwsze tak z perspektywy pragmatycznej, obrony przed ewentualnymi zarzutami do sądów, ale też z ważniejszej perspektywy, takiej woli uzyskania całościowej analizy wyzwań w planowaniu przestrzennym, wydaje się, że to właśnie uzasadnienie powinno być bardzo poważnie potraktowane. No i tam szerokie względy środowiskowe, kulturowe, urbanistyczne powinny zostać zawarte. Tak, żeby to również rezonowało na kwestie wykładni przepisów prawnych. Mamy oczywiście, to może w mniejszym zakresie, zmieniony artykuł 32 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. W tym kontekście chciałem zwrócić uwagę, że rzeczywiście również te analizy powinny być skorelowane z treścią uzasadnienia projektu planu ogólnego. To oczywiście nie może dziać się wszystko niezależnie od siebie, ale też zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Do tych analiz znacznie mocniej będziemy odnosić strategiczne planowanie przestrzenne, co wynika między innymi z ustępu trzeciego. I może tutaj krótko zasygnalizuję, co prawda pan doktor Michał Ciesielski będzie miał osobny wykład na temat relacji między planem ogólnym a strategią rozwoju, także absolutnie panu doktorowi chleba nie zamierzam odbierać. Niemniej już teraz sygnalizuje bardzo ciekawy moim zdaniem i ważny problem, czy ważne wyzwanie. Otóż strategia rozwoju w nowej wersji będzie miała znacznie bardziej rozbudowane i skonkretyzowane wytyczne dotyczące kształtowania prowadzenia polityki przestrzennej. Tak brzmi to z perspektywy ustawowej. Dodam na pocieszenie, że właściwie połączenie strategicznego planowania przestrzennego i regulacyjnego planowania przestrzennego, wypracowanie pewnej koncepcji dla obu tych sfer, tak żeby to strategiczne planowanie też było w jakimś zakresie realizowane, miało punkt odniesienia, nie było na przykład ignorowane na poziomie realizacji, na poziomie prawa, no to jest problem, który w każdym kontynencie, może nie w każdym państwie, ale w zdecydowanej większości państw jest mocno zauważalny. Także my oczywiście przy okazji określania treści strategii rozwoju będziemy również we własnym polskim zakresie próbowali ten problem pogodzić. Te postanowienia nie mogą być zbyt szczegółowe, no bo też na etapie strategicznym nie o to chodzi, ale powinny znajdować punkt odniesienia. Jeszcze jedna taka, oczywiście z takich zupełnie wprowadzających refleksji, kwestia opracowanie ekofizjograficzne.
To też tak z mojego doświadczenia ostatnich tygodni, bo wiele osób o to pyta, że tak, oczywiście opracowanie ekofizjograficzne pozostaje punktem odniesienia także dla opracowywania planu ogólnego. Tak, także również w tym zakresie ta analiza ekspercka będzie wykorzystywana. No i również w tym kontekście trzeba tak zwracać uwagę na próbę takiego holistycznego ujęcia wszystkich wytycznych związanych z planowaniem przestrzennym w sferze analizy i co ważne przełożenia rzeczywiście tego na treść również konkretnych lokalnych przepisów. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o moje wprowadzenie, na tym etapie zakończyłbym swoją wypowiedź. Przechodzimy do poszczególnych referatów. Program zapewne mieli Państwo okazję przeanalizować, więc zapraszam pierwszą prelegentkę, panią dyrektor Annę Michalik z Departamentu Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Pani dyrektor wypowie się na temat cyfryzacji planowania przestrzennego. I proszę bardzo, panie dyrektor. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że mnie słychać. Gdyby były jakieś problemy techniczne, to oczywiście proszę o informację. Przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować za możliwość prezentacji i przedstawienia założeń cyfryzacji planowania przestrzennego, szczególnie właśnie w kontekście samej reformy. Mam nadzieję, że taką pigułkę, którą przedstawię dzisiaj, czyli taki jest bardzo duży skrót, będzie dla Państwa czytelny, ale też chciałabym zamieścić w tej prezentacji również takie szczegółowe informacje, być może o charakterze częściowo technicznym, częściowo legislacyjnym, tak aby każdy z Państwa z uwagi na bardzo szeroki zakres uczestników dzisiejszego spotkania miał coś ciekawego do zapamiętania z tej prezentacji. Na początku skupię się na tym, co już udało się zrealizować, czyli chodzi o najważniejsze rozporządzenia, które stanowiły niejako początek i wstęp do samej reformy. Następnie zaprezentuję procedowane akty prawne, w tym przede wszystkim w zakresie formularza wniosku dotyczącego aktu oraz zbiorów danych przestrzennych. W następnej kolejności przedstawię też taki aspekt wdrożeniowy, przede wszystkim w zakresie samej wtyczki do otwartego oprogramowania QVIS, który będzie umożliwiał sporządzanie samego planu ogólnego gminy. I tutaj oczywiście mówimy o tym jako końcowym efekcie, czyli o ustaleniach planu ogólnego gminy, które będą wyłącznie w formie danych przestrzennych. Natomiast zwracam oczywiście uwagę, to o czym powiedział mój przedmówca, że istotą jest właśnie tworzenie samych ustaleń, uzasadnienie ich, ale w odwrotnej kolejności, tak? Czyli najpierw trzeba dokładnie przeanalizować stan istniejący, uwarunkowania, żeby takie ustalenia końcowe już zrealizować. Na sam koniec przedstawię kilka takich kluczowych funkcjonalności rejestru urbanistycznego. Zacznę może od tego, że proszę zauważyć, jaki mamy stan obecny, tak? Czyli mamy studium, które zawiera przede wszystkim część tekstową i część graficzną. Natomiast sam tekst uchwały jest stosunkowo krótki. Załącznikiem do tej uchwały, oprócz części tekstowej i graficznej, jest również plik tak zwany GML, to jest rozszerzenie, czyli format konkretnego pliku, który zawiera przez część osób tak marginalizowane elementy, natomiast mam nadzieję, że one będą stopniowo wzmacniane, ponieważ właśnie w planie ogólnym gminy to będą najważniejsze elementy. W ramach przypomnienia, oczywiście studium nie jest zastąpione tylko i wyłącznie przez plan ogólny gminy. Ta strategia rozwoju będzie rozszerzana stopniowo, także to jest ta zmiana, o której należy pamiętać, czyli to nie jest tak, że studium będzie tym samym i takie było nasze założenie, żeby było tym samym, co w tej chwili plan ogólny gminy. Jako plan ogólny gminy zawiera wyciąg najważniejszych ustaleń, które gmina powinna zrealizować na całym swoim obszarze. I co ważne, plan ogólny gminy będzie skutkował zarówno dla planów miejscowych, dla zapisów planów miejscowych, jak również decyzji o warunkach zabudowy. To jest nowość i ta polityka przestrzenna prowadzona przez gminę będzie mogła być realizowana bardziej skutecznie. Jeżeli chodzi o porównanie tego, jak wygląda w tej chwili studium, czyli porównanie tego, jak wygląda tekst uchwały i jakie części zawiera, pragnę zauważyć, że owszem, plan ogólny gminy będzie
musiał mieć tekst uchwały, tak, ale to nie będzie niejako projekt planu ogólnego gminy. To jest o tym już mowa w tych projektach rozporządzeń, które są w tej chwili procedowane. Kluczowy będzie plik GML, który będzie zawierał wszystkie ustalenia. I tutaj mówimy o geometrii, czyli o granicach zarówno stref, jak i pozostałych elementów z w pełni ustandaryzowanymi atrybutami. Czyli wszystkie plany ogólne gminy w Polsce będą wyglądały dokładnie w taki sam sposób. Mam nadzieję, że kolejne części też Państwu pokażą, jakie elementy będą obligatoryjne i fakultatywne, co już wynika oczywiście z ustawy, natomiast w szczegółach może to rzucić nowe światło. Tak, aby tłumaczyć właśnie zależności pomiędzy częścią tekstową a graficzną, wskazujemy, że dane przestrzenne to jest po prostu nowoczesne połączenie części graficznej i tekstowej. Także nic tutaj nie tracimy niejako, tylko zyskujemy tą pełną standaryzację i możliwość porównywania. Zanim mogliśmy cieszyć się z uchwalonej ustawy, rzeczywiście należało jeszcze poprawić pewne elementy i wprowadzić różnego rodzaju rozwiązania, w tym na przykład rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy. To rozporządzenie funkcjonuje już od 29 grudnia 2021 roku, ale ta forma właśnie nawiązuje chociażby do tego, jak wygląda wniosek dotyczący aktu planowania przestrzennego. Także zwracam uwagę, że te elementy stanowią niejako kontynuację tych założeń, więc to rozporządzenie było takim pierwszym elementem, gdzie rzeczywiście należało dokładnie wskazać, jakie elementy muszą być zawarte w konkretnym wniosku i tak, aby też społeczeństwo obywateli stopniowo przyzwyczajać do konkretnych formuł. Drugie kluczowe rozporządzenie z punktu widzenia obecnych regulacji pod kątem cyfryzacji to było rozporządzenie w sprawie zakresu projektu planu miejscowego. Proszę zauważyć, że załącznik numer 1 zawiera zestaw tabele, tak zwaną klasyfikację przeznaczeń i tam są zawarte skróty i chociażby kolorystyka, nazwy pełne. W ten sposób mogliśmy niejako wykorzystać, ujednolicając jednocześnie oczywiście zapisy planów miejscowych. To oczywiście będzie proces, to będzie długo trwało, natomiast same ustalenia, same nazwy przeznaczeń terenu są już ujednolicone w skali kraju, stosowane od roku i właśnie te elementy też wykorzystujemy w planie ogólnym gminy. Jeżeli chodzi o główne założenia projektowanych regulacji, to przywołam taką grafikę, która była przygotowana przed 2-3 latami, przedstawiając zakres i cele planowania przestrzennego. Natomiast proszę zauważyć, że z niejako podstawowego zakresu danych przestrzennych, czyli w tej chwili GML, który jest dołączany już, przypomnę, do wszystkich aktów planowania przestrzennego od ponad 2 lat i ten zasięg przestrzenny dotyczy tylko i wyłącznie granicy oraz zawiera rysunek z nadaną georeferencją. To był zakres podstawowy i ten zakres niejako znacznie zmodyfikowaliśmy, zrezygnowaliśmy z rysunku aktu planowania przestrzennego na rzecz właśnie danych przestrzennych i też, co istotne, w ramach dokumentu, którym jest plan ogólny gminy, nie będzie również uwarunkowań zewnętrznych, tak żeby te elementy, które stanowią część informacyjną, nie miały wpływu na przykład potrzeby aktualizacji. Także wyciągnęliśmy, tak jak wspomniałam wcześniej, ze studium to, co jest istotne, to, co było kierunkami i włożyliśmy w formie aktu prawa miejscowego do planu ogólnego gminy. Także podsumowując, plan ogólny gminy będzie pierwszym dokumentem, pierwszym aktem planowania przestrzennego, który nie będzie zawierał w ogóle rysunku i tekstu oraz uwarunkowań. Krótko oczywiście o samych założeniach projektu ustawy, czyli wprowadzenie planu ogólnego gminy, uchylenie przepisów w sprawie studium, wprowadzenie nowego aktu planowania przestrzennego, czyli ZPI, zintegrowany plan inwestycyjny oraz zmiany w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, które właśnie powodują niekontrolowane rozlewanie się zabudowy oraz wprowadzenie rejestru urbanistycznego. I teraz może podkreślę, że jeżeli chodzi o rejestr urbanistyczny, to on jest zrealizowany, czyli ma być zrealizowany do końca 2026 roku, natomiast aby funkcjonował w pełni,
potrzebuje danych, nie dowolnych danych, tylko właśnie danych przestrzennych, które zawierają w pełni ustandaryzowaną postać, tak aby można później je analizować, łatwo przetwarzać, sprawdzać, weryfikować i walidować. Z tym jest obecnie też duży problem. Jak wygląda aktualny zakres danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego? No, obejmuje, tak jak wspomniałam, granice, atrybuty, czyli taki opis, oraz część graficzną, czyli tak zwany raster. To, co będzie już teraz po lewej stronie u góry, dotyczy planu ogólnego gminy. I to oczywiście wchodzi w życie właściwie za kilka dni. I w tym zakresie zawarte jest to, że wszystkie ustalenia planu ogólnego gminy będą opisane atrybutami. Podobnie od 1 stycznia 2025 roku, tutaj musieliśmy nieco rozłożyć to w czasie wszystko, aby nie obciążyć też gminy z jednej strony, a z drugiej strony, żeby odpowiednio przygotować te przepisy związane z planem miejscowym, ponieważ właśnie tutaj dotyczy to planów miejscowych. I tak samo jak wcześniej przy planie ogólnym gminy mieliśmy wszystkie ustalenia, tak tutaj na razie będą to przeznaczenia oraz linie zabudowy. Tylko proszę zauważyć, że w zależności od tego, jakie atrybuty umieścimy w samym przeznaczeniu, możemy uzyskać efekt bardzo podobny do tego, co mamy w planie ogólnym gminy. Od razu też uspokajam, że absolutnie nie będzie takiej sytuacji, że plan miejscowy nie powinien zawierać, znaczy może zawierać takie elementy, które będą tak zwanym tekstem swobodnym. To już nie jest realna, tak pełna standaryzacja, jak to jest przy planie ogólnym. Warto wspomnieć również o źródłach danych, które można stosować w realizacji tak dokładnego dokumentu, jakim jest plan ogólny gminy. Proszę zauważyć, że wcześniej mieliśmy tak zwaną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych, natomiast nie było obowiązku jej stosowania. W artykule 13g jest wskazane, że w przypadku, gdy granica planu ogólnego gminy lub innych ich ustaleń ma wspólny przebieg z granicą jakiegokolwiek obiektu przestrzennego pochodzącego właśnie z baz danych, stosuje się lub właśnie z pochodzących ze zbiorów, o których wspomniałam, które są umieszczone i zgłoszone w ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych, można wykorzystać tą geometrię, czyli istotne jest to, żeby te elementy, które już są udostępnione w ramach ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, żeby one właśnie były wykorzystane. Od razu podkreślę, że to nie oznacza ten przepis takiego faktu, żeby wszystkie ustalenia planu ogólnego gminy czy granice przebiegały po granicy ewidencyjnej. Absolutnie nie. Czy po granicach dowolnych obiektów przestrzennych. Absolutnie nie. To jest pełna dowolność. Gminy mogą dowolnie kształtować granice stref czy pozostałych regulacji. Nie ma obowiązku, aby to było prowadzone po ewidencji czy po granicy innych obiektów. Wspomnę teraz w kilku słowach o procedowanych aktach prawnych. Oczywiście w pierwszej kolejności będą Państwo jako być może gminy. Widziałam, że część osób też reprezentuje właśnie samorządy w skali lokalnej, więc pierwsze rozporządzenie to pewnie będzie wzór formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego, który dokładnie określa, co powinno się znaleźć w takim wniosku. Jest to na tyle ustandaryzowane, aby z jednej strony zauważyć na przykład, tak jak tutaj mamy w siódemce, w punkcie numer 7, treść wniosku, czyli w przypadku, od razu zaznaczam, że w przypadku, kiedy wniosek dotyczy konkretnej działki, można uzupełnić właśnie tą tabelę, podając nazwę funkcji, intensywność, chociaż chyba z tego zrezygnujemy, ale na pewno wysokość, udział powierzchni zabudowy oraz udział powierzchni biologicznej czynnej. To są te podstawowe parametry, które określane są w planie ogólnym gminy, ponieważ cały wniosek będzie podzielony na te, które dotyczą planu ogólnego gminy, które będą w części 7.1 oraz 7.2, te, które dotyczą planu miejscowego, w tym chociażby ZPI. I tutaj też umieściliśmy takie kluczowe dla planów miejscowych parametry. Natomiast proszę zauważyć, że zarówno przy planie ogólnym, tam gdzie mieliśmy punkt 7.1, w tym momencie 8, oraz przy planie miejscowym 7.2.8, mamy możliwość wpisania tekstu, treści samej uwagi. Gdyby ta uwaga po prostu była trochę bardziej ogólna, gdyby nie mieściło się to w tabeli, którą zaproponowaliśmy,
Natomiast pragnę zauważyć, że docelowo uwzględnienie takiego wniosku, takiego formularza będzie możliwe właściwie półautomatyczne tworzenie zestawień tabel uwag, później tak naprawdę porównywanie tego z projektami na przykład planów miejscowych czy planów ogólnych. Także taka jest idea tego wniosku, żeby on był jak najbardziej ustandaryzowany po to, aby właśnie z uwagi na to, że będziemy chcieli informować tak naprawdę każdego, czyli ta informacja o planowaniu przestrzennego nie będzie, tak jak teraz jest to często zarzucone, bardzo, bardzo ograniczona, też zróżnicowana pod kątem różnych gmin, też to jest zauważalne. Więc teraz, jeżeli chcemy, żeby rzeczywiście bardzo dużo osób mogło uczestniczyć i coraz więcej osób będzie uczestniczyło w tej partycypacji społecznej, to niezbędne jest, żeby wniosek, który będą składały te osoby, żeby był w pełnym zakresie ustandaryzowany. I tutaj właśnie może to pominę, bo to będzie jeszcze w dalszej części prezentacji. Kolejne rozporządzenie to jest kluczowe z punktu widzenia formy samego planu ogólnego gminy, czyli rozporządzenie, tu akurat zmiana w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Rozporządzenie to może się wydawać bardzo techniczne, szczegółowe, natomiast zachęcam do analizy. Najlepiej już po tym, jak wprowadzimy zmianę, już teraz jesteśmy na etapie Quirstu, już uzyskaliśmy pozytywną opinię jednego zespołu do spraw społeczeństwa informacyjnego, także mam nadzieję, że już za chwilkę pojawi się to rozporządzenie. A istotne jest to, żeby to rozporządzenie było możliwie szybko zrealizowane, aby móc pracować i dokończyć prace, które się toczą właśnie równolegle, czyli związane z narzędziami, które będą ułatwiały i sprawiały, że dane, które będą realizowane przez gminę, będą bardziej dokładne i będą miały wyższą jakość. I teraz zapowiadane przeze mnie wcześniej elementy, które są trochę bardziej techniczne. Być może ten wykres nie jest zbyt skomplikowany, bo tutaj wskazujemy, że akt planowania przestrzennego, który zawiera granice, jest powiązany z dokumentem formalnym i rysunkiem aktu planowania przestrzennego. Tak jest w tej chwili, czyli teraz GML, czyli ten plik, który jest tworzony w ramach dokumentu, zawiera właśnie powiązanie z tymi dwoma elementami. Natomiast w tym momencie przechodzimy do elementu, który już wygląda trochę bardziej skomplikowanie. Są to schematy w UML-u, które pokazują zależności. Nie chciałabym absolutnie tego pomijać, natomiast myślę, że warto, żeby właśnie osoby, które też czy oceniają, czy analizują te materiały, też widziały, że to nie jest tak proste, żeby na przykład zmienić jedno słowo. W tym zakresie to wynika z wielu różnych uwarunkowań, między innymi chociażby z tak zwanej dyrektywy Inspire. Proszę zauważyć, że tutaj zostały wykasowane tak schematycznie wręcz ten rysunek aktu planowania przestrzennego, bo w tej chwili rysunek ma niewielką wartość pod kątem samego pliku GML, bo on jest zaszyty niejako w formie pliku z georeferencją, pliku rastrowego. Natomiast nie można tego rysunku analizować, nie można zobaczyć coś w środku. Żeby to zobaczyć, trzeba po prostu zobaczyć go dokładnie naocznie niejako, żeby go przeanalizować. Natomiast dane przestrzenne mają tą zaletę ogromną, że wiążą jednocześnie tekst, który jest zawarty w takiej jakby tabeli, którą można byłoby porównać do tabeli w Excelu, z rysunkiem, który też będzie miał jednoznaczne granice i będzie jednoznaczne dla każdego, nie tylko dla organów, które sporządzają plan ogólny gminy, ale też dla organów uzgadniających, czy przede wszystkim dla obywateli. I teraz proszę zauważyć, wcześniej mieliśmy powiązanie dokument, tożsamy schemat, dokument formalny był po prawej stronie, a planowanie przestrzennego, tylko ten schemat dotyczy planu ogólnego gminy. I tutaj na dole mieliśmy tylko i wyłącznie rysunek. Natomiast teraz proszę zauważyć, mamy wydzielenia planistyczne i regulacje. To jest schemat dla samego planu ogólnego gminy. Czyli mamy takie założenie, że wydzielenie planistyczne jest taką formą abstrakcyjną niejako, czyli część, co będzie łączyło wszystkie akty planowania przestrzennego, więc wydzielenie planistyczne w planie ogólnym będą strefy planistyczne, w planie miejscowym to będą tereny planistyczne.
regulacjami w planie ogólnym są obszary uzupełnienia zabudowy, obszary zabudowy śródmiejskiej czy standardy urbanistyczne w zakresie infrastruktury społecznej. Natomiast w zakresie planu miejscowego regulacjami na początku będą wyłącznie linii zabudowy. Tutaj znowu mamy nawiązanie do tego bardziej takiego skomplikowanego schematu UML, który pokazuje zależności pomiędzy elementami, które znajdują się w planie ogólnym i znowu mamy tutaj akt planowania przestrzennego, wydzielenie planistyczne oraz regulacje. Wcześniej wspominałam o planie miejscowym, dokładnie to jest ten sam schemat, tylko regulacje i wydzielenia planistyczne są dopasowane do zapisów, które już teraz są obecnie w samej ustawie, więc mam nadzieję, że do 2025 roku tożsame ustalenia dla planów ogólnych, dla planów, przepraszam, miejscowych też będą zrealizowane. I tutaj mówimy teraz o załączniku numer 1. Być może sama forma jest też skomplikowana, nie każdy w ogóle nawet sięga do szczegółowej analizy, więc zachęcam mimo wszystko, to wcale nie jest tak bardzo skomplikowane, na przykład obejmuje nazwę, definicję, te elementy, które mogą być po prostu mniej zrozumiałe, nawet można wręcz pominąć, natomiast same określenia są istotne. Tutaj ciekawa informacja, że na przykład kwestie obligatoryjności elementów są uwzględnione poprzez parametr liczność. Właśnie tak jak tutaj mamy pokazane. Proszę zauważyć, że dla strefy mieliśmy na przykład intensywność zabudowy. No, w tym momencie to jest maksymalna nadziemia, intensywność zabudowy, maksymalny udział powierzchni zabudowy i tak dalej. I teraz te elementy, które mamy w tym rozporządzeniu, zostały niejako włożone do danych przestrzennych. I tutaj od razu zaznaczam, że jest to tylko prototyp, są to tylko wstępne założenia, one będą kończone dopiero wtedy, kiedy będzie zrealizowane i opublikowane najpewniej rozporządzenie. Więc tak to będzie wyglądało z punktu widzenia KUGIS-a, czyli to jest z punktu widzenia osoby, która będzie go tworzyła plan ogólny gminy. Mamy tutaj poszczególne warstwy, tak jak mam nadzieję, że tutaj część osób też ma zdatą nomenklaturę, więc tutaj mamy warstwy, które stanowią tak naprawdę poszczególne obiekty przestrzenne, które są niejako łączone. Teraz tak jak mieliśmy strefy planistyczne w ustawie, one też będą tutaj możliwe do wprowadzenia. I być może, gdyby nie było narzędzia wspomagającego, to byłoby bardziej skomplikowane, natomiast dążymy do tego, żeby możliwie jak najszybciej też Państwu przekazać samą wtyczkę. To, co jest istotne, nie wiem, czy będę miała możliwość, żeby to przedstawić szczegółowo, bo chciałabym już kończyć, to myślę, że to pominę. Przejdę do praktyki, czyli do elementów związanych właśnie z tą wtyczką. To jest prototyp wtyczki, oczywiście zaznaczam, elementy będą automatycznie też sprawdzane, czyli tam, gdzie można popełnić błąd, na przykład wpisując, załóżmy, nazwę. Nazwa nie będzie wpisywana ręcznie, będzie po prostu wybierana z listy, tak samo jak symbol, który, jeżeli wybierzemy nazwę, symbol automatycznie się wprowadzi. Podobnie jak oznaczenie, które, jeżeli wprowadzimy tylko numer, na przykład 1, to już jeżeli wcześniej wybraliśmy jakąś strefę, na przykład wielofunkcyjną, jednorodzinną, to też to oznaczenie będzie automatycznie wskazywane. Profil podstawowy będzie też zawsze dokładnie przeniesiony, a profil dodatkowy będzie w formie listy, którą będzie można zaznaczyć poszczególne wybrane przez projektanta elementy. No i tutaj mamy te cztery elementy, które wynikają z samej ustawy, czyli intensywność, wysokość, udział powierzchni zabudowy. Te elementy poniżej, oddzieliśmy to celowo kreską niejako na razie tak na początku, żeby wskazać, że te elementy są takie bardziej techniczne. Nawet w skrajnej sytuacji może być tak, że osoba, projektant może wypełnić jedną część, tutaj pozostawiając niejako wolne. Dużo rzeczy będzie automatycznie uzupełniona, czyli identyfikator będzie tylko raz nadawany, później te wszystkie elementy będą łączone bez praktycznie udziału użytkownika. Pracuję na tym, żeby to było jak najbardziej intuicyjne i prostej. No, przykro mi, nie chciałabym tutaj wydłużyć samego projektu, czyli samej prezentacji. Może tylko jeszcze kilka słów o samym rejestrze urbanistycznym. Właśnie tak jak wcześniej powiedziałam, najważniejsze jest to, żeby rejestr urbanistyczny zawierał też odpowiednie dane, czyli oprócz tego, że rejestr zostanie stworzony, będzie już funkcjonował, to jeszcze musi mieć poprawne dane, dlatego tutaj tak bardzo istotne jest to, żeby plan ogólny gminy zawierał właśnie dane przestrzenne.
Same szczegóły będą realizowane w ramach rozporządzeń, które będą tworzone dopiero, czyli najpierw chcemy zakończyć pilotaż, który właśnie trwa, następnie później chcemy dopasować do tego niejako przepisy, nie odwrotnie, ponieważ czasami to może źle wyjść. Może te kolejne elementy pominę i przejdę już do podsumowania, tak aby nie przedłużać znacznie prezentacji. Ustalenia planu ogólnego gminy będą wyłącznie w formie danych przestrzennych, czyli zamiast osobno rysunku i tekstu. Część graficzna do planu ogólnego będzie wyłącznie jako załącznik do uzasadnienia. Pracujemy teraz nad rejestrem urbanistycznym w ramach pilotażu oraz wskazujemy, że jest istotne, aby uniwersalny wniosek był coraz bardziej promowany, ale ten w wersji elektronicznej, ponieważ będzie zawierał bardzo dużo ułatwień, czyli na przykład listy rozwijalne, które użytkownik będzie mógł po prostu wybrać to, co go będzie interesowało, na przykład w zakresie funkcji. Nie będzie trzeba tych funkcji znać albo przepisywać, będzie można po prostu wybrać, to będzie o wiele prostsze i zachęcamy też gminy do tego, żeby promowały tą formę kontaktu z gminami. Następnie wzmocnienie zbiorów danych w przestrzeniach oraz plany miejscowe jako te elementy, które będą od 2025 roku. To też pokazuje ten wykres. Granica, która już jest od ponad 2 lat w ramach konkretnych przepisów już obowiązujących, jest takim początkiem bardzo, czyli najważniejsze właśnie jest to, co będzie się działo teraz przy planach ogólnych gminy, czyli pełna standaryzacja i zwiększenie jakości. Podsumowując też takie założenia ogólne, to są tworzenie poprawnych danych przestrzennych oraz zbiorów, rezygnacja z załącznika graficznego i tekstu, ograniczenie obiektów przestrzennych będących załącznikiem do aktu i rola rejestru urbanistycznego. Proszę zauważyć, że gdyby przenieść niejako wszystkie zapisy studium do danych przestrzennych, udostępniać je, byłoby to niezwykle trudne i właściwie niemożliwe, bo nie byłoby to już, nie miałoby znamion aktu prawa miejscowego. Więc ta pełna standaryzacja ułatwi przede wszystkim zapoznanie się z tym elementem. I tutaj może takie krótkie podsumowanie, czyli kluczowe korzyści dla różnych grup, czyli dla gmin to jest szybsze uchwalanie planu ogólnego gminy, mniejsza niepewność przy weryfikacji dla mieszkańców i inwestorów, niezmienność formy ustaleń, uniwersalny wniosek oraz możliwość odniesienia się do własnej działki, a także porównywanie gmin. Dla projektantów to bezpłatne narzędzia, forma ustaleń spełnia w skali kraju. Częściowa automatyzacja, ograniczenie zakresu informacyjnego dla uzgodniających i nadzorujących, proste do sprawdzenia, możliwość automatyzacji weryfikacji, brak konieczności interpretacji prawnej czy rysunku. Dla administracji rządowej, statystyki publicznej czy nawet środowiska naukowego to jest zwiększona jakość danych i szybsze identyfikowanie problemów. Docelowo to oczywiste jest, że ta wprowadzona ustawa, mimo że wprowadza etapowanie, czyli mamy przepisy, które wejdą teraz, dosłownie w ciągu kilku dni w 2025 roku i w 2026 roku. Natomiast docelowo planujemy pełną standaryzację wszystkich aktów planowania przestrzennego, pełny dostęp online, bieżąca aktualizacja, rezygnację z rejestrów według ustawy. Proszę zauważyć, że rejestry jeszcze zostają. Później docelowo, jak rejestr urbanistyczny będzie działał w pełni, to już nie będzie takiego obowiązku prowadzenia tego przez poszczególne gminy oraz rezygnacja z wypisów i wyrysów. To jest tak naprawdę idea cała, czyli żeby nie było takiej potrzeby, aby obywatel musiał kierować się do gminy, żeby uzyskać wypisy i wyrys. To wszystko powinno być bezpłatne, powinno być ogólnodostępne. Oczywiście, aby to osiągnąć, potrzebne są kolejne zmiany w prawie. To są tylko takie elementy, o których warto powiedzieć, aby też zrozumieć pełny zakres naszych działań. Bardzo dziękuję za uwagę i oczywiście bardzo chętnie odpowiem na pytania, aczkolwiek pragnę zauważyć, że mam nadzieję, że być może w przyszłości też same będzie możliwość, żeby właśnie więcej osób też z samego nawet departamentu naszego planowania przestrzennego zaprezentowała samą reformę, ale myślę, że to może się zdarzyć najlepiej już po samych rozporządzeniach, jak już one będą obowiązujące, wtedy nie będzie wątpliwości i kwestii, które wymagają rozstrzygnięć. Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia i mam nadzieję, że do zobaczenia w ramach innych inicjatyw. Dziękuję.
Dziękuję bardzo Pani Dyrektor za, myślę, bardzo ciekawą prezentację pokazującą pewne czekające nas problemy, wyzwania, zarówno dotyczące cyfryzacji planowania przestrzennego, jak też kwestii dotyczącej poszczególnych rozporządzeń. I też tak bardzo doceniam, jak rozumiem, otwartość ze strony Państwa Departamentu nie tylko na aktualną dyskusję, ale przyszłą, bo ta dyskusja dotycząca przepisów związanych z planowaniem przestrzennym będzie konieczna. I tak jako pewnie forpocztę takiej dyskusji proponuję również już teraz, jeżeli ktoś byłby zainteresowany nie tylko na ten temat, oczywiście wymianę uwag na czacie. Tak niech każdy śmiało czuje się, jeżeli chce, upoważniony do wypowiedzi, odpowiedzi na czyjeś wątpliwości, to może być takie osobne forum, które może dziać się niezależnie wypowiedzi. A my przechodzimy natomiast do kolejnych referatów. Tym razem już będą występowali członkowie różnych zespołów KPZK PAN. Od razu tutaj uprzejmie przypominam taki mój zaproponowany limit czasowy 15 minut. Jak już te 15 minut będzie mijało, to najpierw zacznę sam sobie w domu chrząkać, ale zaraz szybko się włączę i tak znacząco będę też dawał znaki. Jako pierwszego zapraszam pana z tej części, pana doktora Michała Ciesielskiego. Pan doktor reprezentuje Uniwersytet Opolski, jednocześnie jest doświadczonym praktykiem, też pilnym obserwatorem, można by rzec z pierwszego rzędu, prac nad reformą związaną z planowaniem przestrzennym. Ma na pewno wiele różnych refleksji dotyczących poszczególnych aspektów, ale wybraliśmy właśnie relację planu ogólnego i strategii rozwoju. Proszę bardzo, Michale, jeżeli... Dzień dobry Państwu, zadam to pytanie, czy mnie słychać i widać? Widać to chyba, tak. Widzę, że mnie widać, natomiast też słychać, to dobrze. Dziękuję też za miłe słowa i słowa wprowadzenia. Spróbuję udostępnić teraz ekran. Okej, okay. Przy odrobinie szczęścia powinno się pojawić nocne miasto. Widać. Dobrze, super, świetnie. To jeszcze raz dzień dobry Państwu. Ja się porwałem na temat, który im głębiej w niego wchodziłem, tym bardziej wydawał mi się niemożliwy do przedstawienia w 15 minutach, ale obiecuję, że rzeczywiście spróbuję się zmieścić. Pierwsza próba wskazywała na to, że da się, więc spróbuję opowiedzieć o planach ogólnych, o strategiach rozwoju i planach ogólnych i relacjach między tymi dwoma dokumentami. Na sekundę zatrzymam się na pierwszym slajdzie, bo jest tutaj tytuł tej nowelizacji, czyli zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. I rzeczywiście jest tak, że szczególnie w przypadku zmian dotyczących polityki przestrzennej gminy w systemie, czyli tematyki właśnie styku planów ogólnych i strategii, widać, że jest to nowelizacja wielu różnych ustaw, a nie tylko jednej. Tu co najmniej trzy wchodzą w grę, czyli plan o planowaniu przestrzennym, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i o samorządzie gminnym. Tym trudniejszy jest ten temat, a dlatego jak przystało na urbanistę, postanowiłem go trochę rozrysować, co może Państwu też ułatwi, mi też to ułatwiło zrozumienie różnych problemów, jakie tu się pojawiają. Teraz drugie zadanie, czyli przeskoczyło. Zaczynając, można by się zastanowić, skąd w ogóle wzięły się te zmiany i tutaj należałoby doszukiwać się tych zmian dotyczących właśnie polityki strategicznej, polityki przestrzennej w średniookresowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030. Ona była przyjęta w 2017 roku i tam jedną z ważniejszych kwestii było planowanie zintegrowane tak naprawdę, czyli integracja planowania tego społeczno-gospodarczego z przestrzennym. Od tego czasu faktycznie konsekwentnie w wielu różnych miejscach systemu zaczęły pojawiać się takie pierwsze łączniki pomiędzy dokumentami strategicznymi i dokumentami przestrzennymi, planistycznymi, jak na przykład model struktury funkcjonalno-przestrzennej strategii, który się pojawił jakiś czas temu, chociaż jako niedookreślony, jeszcze niedodefiniowany byt, co w tym modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej strategii miałoby się znaleźć. Natomiast teraz ta nowelizacja już ten zakres wprowadza. Oczywiście diabeł drzemie w szczegółach, integrować można strategię z dokumentami planistycznymi na różne sposoby. Dwie kluczowe zmiany, które wpłyną na to, o czym będę opowiadał, dwie kluczowe zmiany prawne, to po pierwsze zmiana w ustawie o samorządzie gminnym w artykule 10e,
Było dotychczas tak, że gmina może opracowywać strategię rozwoju gminy. W tej chwili gmina opracowuje strategię rozwoju gminy, a właściwie będzie ją opracowywać, to ustalenie wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, o ile dobrze pamiętam. Natomiast druga zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczy samej polityki przestrzennej. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jak wiemy, ta polityka przestrzenna była określana. Studium uchylone od 1 stycznia 2026 roku i polityka przestrzenna pojawia się w związku z tym w strategii rozwoju gminy. I tutaj należałoby odczarować bardzo często pojawiający się pogląd, nawet w branżowych czasopismach, że studium zastąpi plan ogólny. No nie, właściwie nie. Zgodnie z ustawą wyraźnie to w strategii znajdzie się polityka przestrzenna gmina, a plan ogólny właściwie będzie pewnym takim dodatkowym elementem, w którym znajdzie się garść ustaleń ważnych, bo będących prawem miejscowym, ale garść ustaleń z dotychczasowych studiów, które są jakby wyjęte z polityki przestrzennej i stanowią prawo miejscowe. Więc tutaj trzeba by było odczarować to, co bardzo często słyszę i czytam, że ten pogląd dotyczący tego, że to studium zostanie zastąpione planem ogólnym. Właściwie nie, to zakres studium w większości pojawia się w strategii. Tutaj jest taki schemat blokowy, obiecałem różne rysunki, rozrysowanie tego systemu. To jest schemat blokowy pokazujący nie w pełni, ale zarysowujący tak bardzo ogólnie te nowe powiązania systemowe między dokumentami planistycznymi. Na zielono tutaj zaznaczyłem to, o czym mam opowiadać, czyli relacje między strategią rozwoju gminy i planem ogólnym. Tutaj widać, że ta relacja generalnie polega na uwzględnieniu ustaleń polityki przestrzennej strategii rozwoju gminy w planie ogólnym. Tutaj warto też zwrócić uwagę, że to uwzględnienie jest na przykład bezpośrednie między strategią a planami miejscowymi, tak? Czyli plany miejscowe bezpośrednio będą uwzględniać ustalenia polityki przestrzennej, również zawarte w strategii rozwoju gminy, co zresztą jest analogiczne do sytuacji, jaka jest teraz, jeśli byśmy zwrócili uwagę na to, że ta polityka przestrzenna jest definiowana w studium. Czyli ważne jest to uwzględnienie i tutaj właściwie już można by dodać pierwszą dygresję, że to jest tych powiązań między strategią a innymi dokumentami jest znacznie więcej. Proszę zwrócić uwagę, że w tej nowelizacji są liczne powiązania strategii z innymi ustawami, zresztą często analogiczne do obecnych powiązań dotychczasowego studium z tymi ustawami. Co istotne, te zapisy będą wpływać na zakres strategii. I tu kilka przykładów, na przykład obszary szczególnego zagrożenia powodzią, prawo energetyczne, które ma być racjonalizacja zużycia energii w gminach, ma być prowadzona zgodnie z kierunkami zawartymi w strategii. Prawo ochrony środowiska, czyli obszary zdegradowane, określa się w strategii. Kolejna gmina ustala kierunki rozwoju, strategii rozwoju lub strategii rozwoju ponadlokalnego dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Mają być zgodne ze strategią, mają uwzględniać to. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy ustalonymi w strategii. W związku z czym jest jeszcze cały szereg różnych elementów, które należałoby uwzględnić w strategii, wynikających z innych ustaw, które będzie trzeba mieć też na uwadze, sporządzając strategię rozwoju gminy. Jednym z ciekawszych i większych zmian jest też ta kwestia, tutaj jest kawałek polityki też tej rewitalizacyjnej, czyli gminny program rewitalizacji po lewej stronie. Ta nowelizacja wprowadza na przykład na nowo określa relacje między programami rewitalizacji a gminnymi strategiami, czyli pojawia się w gminnym programie rewitalizacji opis sposobu realizacji ustaleń dokumentów strategicznych gminy, czyli rewitalizacja jakby uwzględnia ustalenia strategii, czyli nie jest na równi, tylko jest jakby w tej hierarchii pod strategią rozwoju gminy. Dlatego pomyślałem, że ten schemat może się przydać, bo on pokazuje nieco inne relacje między tymi dokumentami. I zacznijmy może od dołu, czyli od planu ogólnego. Tutaj pan profesor Nowak trochę wspomniał o, i zresztą pani dyrektor Anna Michalik też wspomniała o planie ogólnym i jego zakresie.
To też dla ułatwienia może taki prosty schemat blokowy. Po pierwsze, to jest akt prawa miejscowego, zawiera wybrane wskaźniki, strefy, obszary dotychczas będące ustaleniami studium, ale one nie były aktem prawa miejscowego, teraz stają się aktem prawa miejscowego i nic ponadto, tak? Czyli plan ogólny jest bardzo tak ograniczony tematycznie, ponieważ zawiera tylko te zapisy, które są prawem miejscowym. Jak to jest skonstruowane? Ustalenia nie jest treścią aktu planowania przestrzennego uzasadnienie do planu ogólnego. Uzasadnienie, jak sama nazwa wskazuje, wyjaśnia przyczyny podjęcia takich, a nie innych decyzji. To zawiera część tekstową, część graficzną. Zapotrzebowanie na nową zabudowę według bilans, ten bilans wydany według rozporządzenia nowego będzie wpływał na strefy planistyczne obszaru uzupełnienia zabudowy. Strefy planistyczne jako obligatoryjny element obszaru uzupełnienia zabudowy, jako fakultatywny element obszar, w którym będzie można wydawać decyzję o warunkach zabudowy. Nie ma obowiązku takiego obszaru też wyznaczać w planie ogólnym, co jest ciekawe. Obszar zabudowy śródmiejskiej też jako fakultatywny element i gminne standardy urbanistyczne, czyli gminny katalog stref planistycznych, w którym są właśnie te wspomniane przeze mnie wskaźniki, które budują te ustalenia planu ogólnego i gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej, czyli dostępność do szkoły, do zieleni publicznej, które są elementem fakultatywnym. Całość tego planu ogólnego wpływa na plany miejscowe, na zintegrowane plany inwestycyjne oraz na decyzję o warunkach zabudowy, co jest ważne. To jest jedna z poważniejszych zmian w systemie planowania, czyli uzależnienie od planów ogólnych decyzji o warunkach zabudowy. No i podkreślić należy jeszcze to, że rzeczywiście ten plan ogólny jest dodatkowym poziomem w hierarchii dokumentów planistycznych, a ta polityka przestrzenna, że podkreślę jeszcze raz, wędruje do strategii, staje się integralną częścią strategii. No i tak przeskakując teraz, jak to w pigułce będzie wyglądała sama strategia po tych zmianach, które wejdą w życie 24 września. Polityka przestrzenna w strategii rozwoju gminy lub strategii ponadlokalnej, to warto podkreślić, że jeśli gmina nie ma strategii rozwoju gminy, może mieć strategię ponadlokalną i na podstawie tej strategii te wszystkie powiązania będą funkcjonować, o których mówię. Strategię rozwoju gminy sporządza się w formie tekstowej i graficznej. Podstawą tych wszystkich decyzji planistycznych jest diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Ona rzeczywiście jest taką diagnozą, z której powinny wynikać ustalenia tej polityki przestrzennej znajdującej się w strategii. Elementami tej polityki przestrzennej są po pierwsze model struktury funkcjonalno-przestrzennej. Dodano w tej nowelizacji zakres modelu, tutaj on jest zacytowany, czyli to jest taki docelowy układ elementów składowych przestrzeni. Co ważne, zwróciłbym uwagę na słowo docelowy, czyli to jest kierunkowy element strategii, a nie przedstawienie tego, jak jest, tylko jak ma być. Po drugie, na pewno częścią polityki przestrzennej w strategii są ustalenia, rekomendacje w zakresie kształtowania, prowadzenia polityki przestrzennej w gminie. Natomiast to jeszcze nic nowego. Ważniejsze jest to, że dodano w tej nowelizacji zakres ustaleń i rekomendacji. I on zawiera właściwie większość ustaleń kierunkowych ze studium, przeniesionych ze studium do strategii, czyli to, o czym wspominałem, to jest w dużym stopniu otaczanie właśnie polityki przestrzennej w strategii. Poza tym pojawiają się obszary strategicznej interwencji, czyli tak zwane OSI, te z poziomu wojewódzkiego i te wskazane, fakultatywnie wskazane przez gminę, jeśli gmina uzna za stosowne, żeby takie się pojawiły. No, nie ulega wątpliwości, że to też ma wymiar, już sama nazwa obszar, tak, ma wymiar przestrzenny, ale również cały szereg innych elementów, które nie muszą już mieć formy graficznej w strategii, ale przecież cele strategiczne też są tak naprawdę elementem polityki przestrzennej. Oczekiwane rezultaty działań w wymiarze przestrzennym, wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych, choćby na przykład aktów planowania przestrzennego, że posłużę się terminologią z nowelizacji ustawy. Dodałbym do tego też te ustalenia przestrzenne wynikające z innych ustaw, o których przed chwilą wspominałem w tej dygresji. I przeskakuję dalej, czyli mamy mniej więcej, mam nadzieję, że udało mi się zarysować zakres planu ogólnego, zakres polityki przestrzennej, strategii, którą należy uwzględnić sporządzając ten plan ogólny i przeskoczę do myślę, że kwestii bardzo ciekawej. Ona jest też dyskutowana teraz intensywnie, a mianowicie tego, co nas czeka w najbliższym czasie.
czyli przepisów częściowych dotyczących strategii planu ogólnego. Tutaj łatwo można wpaść w pewne pułapki, nie rozumiejąc tych powiązań, więc też pozwoliłem sobie na rozrysowanie tego w postaci takich schematów, czyli rozrysowanie tych przepisów przejściowych, oczywiście dotyczących tego ograniczonego obszaru, o jakim opowiadam. Po pierwsze, warto wziąć pod uwagę artykuł 69 ustęp 3 nowelizacji ustawy, czyli że dotychczasowe strategie zachowują moc i mogą być zmieniane do dnia wejścia w życie nowych strategii. Z tego artykułu oraz z artykułu 51 wynika mniej więcej to. Tutaj mamy oś czasu, dwie kluczowe daty, 24 września, jak dobrze pamiętam, czy 3 czy 4, cały czas się wszyscy z tobą kłócą, kiedy wchodzi w życie nowelizacja, oraz 31 grudnia, czyli ten 25 roku, czyli ten moment, kiedy cała masa przepisów wejdzie w życie tej ustawy. Jak to wygląda, w jakich sytuacjach gminy mogą się znaleźć w najbliższych, w tym właśnie okresie i co z tego wynika? Po pierwsze, taka powiedziałam, sytuacja chyba najbardziej optymalna merytorycznie, ale dość trudna z powodu do zrealizowania, z powodu krótkiego czasu, mianowicie taka, że po 24 września, czyli już niedługo, gmina na nowych przepisach sporządza nową strategię. I ta strategia obowiązuje w momencie uchwalania, przyjmowania planu ogólnego i po prostu ją się uwzględnia, tak? Czyli tu już jakby jest taka sytuacja, że działa nowy system po prostu. Mamy strategię nową, udaje się uchwalić ją przed uchwaleniem planu ogólnego i zgodnie z artykułem 51 nowelizacji ustawy w takiej sytuacji, gdzie uwzględnia się tą strategię już na tych nowych przepisach. I kolejne zmiany planu ogólnego, nowe plany ogólne w tej chwili już uwzględniają nową strategię lub tam jej kolejne zmiany. Druga sytuacja jest taka, że gmina, myślę, że będzie częstą sytuacją, że gmina ma starą w cudzysłowie strategię, na przykład z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej, ale tym takim niedookreślonym, z rekomendacjami, ale też te starsze strategie bez modelu i rekomendacji. Taka sytuacja też jest możliwa, no bo działa ten artykuł 69, że dotychczasowe strategie zachowują moc i w tym okresie do 31 grudnia gmina uchwala plan ogólny, nie musząc uwzględniać tej strategii. Tutaj się pojawią dość szybko trudności z merytorycznym uwzględnianiem kolejnych zmian planu ogólnego, ponieważ po 31 grudnia gmina nadal ma tą starą strategię, a już obowiązują przepisy, że uwzględnia rzeczywiście strategię. I tutaj jest taka trudność, na pewno się będzie pojawiać. Wersja bez strategii, przecież strategia póki co jest dokumentem fakultatywnym, z której wynika, że plan ogólny no nie musi uwzględniać strategii, prawda, bo jej nie ma do 31 grudnia, natomiast później każda zmiana, próba zmiany planu ogólnego będzie wymagała już strategii, więc rzeczywiście tutaj nagle stanie gmina przed potrzebą szybkiego sporządzenia tej strategii oraz wersja ostatnia, która jest niemożliwa z punktu widzenia formalnego, tak, bo gminy mają sporządzić plany ogólne, ale pomyślałem, że jednak ją tutaj pokażę. Przypadek przekroczenia terminu uchwalenia planu ogólnego do 31 grudnia w sytuacji braku strategii. To jest sytuacja dość niebezpieczna, bo z dnia na dzień z 31 na 1 stycznia wpadniemy w taki system, w którym nie da się uchwalić planu ogólnego uwzględniającego politykę przestrzenną strategii, no bo nie ma strategii, tak? Więc jest to sytuacja najbardziej, wydaje się, niebezpieczna. Wszystko to oczywiście, o czym mówię, zakłada brak zmiany jakichkolwiek tutaj przepisów w tym zakresie. Takie wydają się możliwe sytuacje, w jakich gminy się mogą w najbliższych latach znaleźć. I przejdę do ostatniego slajdu. O, już przekroczyłem czas, to jest niebezpieczne. Już przekroczyłem czas, więc kilka wniosków, które wydaje mi się sugestii, które warto brać pod uwagę. Po pierwsze, artykuł 69 ustęp 1 zachowuje w mocy to, o czym wspominałem, strategie sporządzone na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Warto zwrócić uwagę, już się pan profesor włączył, wiem, co to znaczy, już kończę, to jest ostatni slajd, obiecuję. Warto zwrócić uwagę, że te przepisy odnoszą się do, one są też w artykule 6 nowelizacji ustawy, odnoszą się do strategii sporządzonych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, a przez to, że strategie były dotychczas dokumentem fakultatywnym, są gminy, które mają tak naprawdę nie strategie, tylko programy rozwoju, chociaż nazywają je strategiami. Warto zwrócić uwagę na podstawę prawną tych uchwał o przyjęciu tego, co nazywamy strategiami, bo może okazać się, że ten przepis wcale nie dotyczy tego, co w danej gminie jest strategią.
Drugi taki wniosek, zagrożenia płynące z przenoszenia 1 do 1 ustaleń studium do strategii. Zaraz się zacznie ogólnopolska akcja, jak to znajomy mój powiedział, ekstrakcji i przenoszenia, ekstrakcji ze studium ustaleń polityki przestrzennej i przenoszenia ich do strategii. To jest o tyle niebezpieczne to słowo przenoszenia, ja go staram się unikać, bo rzeczywiście takie przeniesienie 1 do 1 tych ustaleń spowoduje całą masę, moim zdaniem, komplikacji, przestrzegałbym przed tym i one wynikają z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze z tego powodu, bo strefy planistyczne w planie ogólnym nie będą wtedy spójne z tym, co studium wyznaczało pod obszary zabudowy. To samo się tyczy obszarów uzupełnienia zabudowy, na których mogły być wydawane WWZ-ki. Nagle strategie będą inne niż w planie ogólnym. Po trzecie, strategia ma wymiar czasowy, a studium go nie miało. Strategia jest jednak dokumentem, który określa politykę w jakimś tam okresie, nie wiem, 15 na przykład lat, tak? Studium tego nie miało, to był taki docelowy stan jakby gminy powsze czasy obowiązujące, oczywiście aktualizowany za jakiś czas, ale to miał zupełnie inną filozofię ten dokument. Więc przeniesienie takie 1 do 1 tych ustaleń ze studium jest niebezpieczne. Pewnie kilka innych jeszcze argumentów by się znalazło na uzasadnienie tego stwierdzenia. Po trzecie, polityka przestrzenna uwzględniona w planie ogólnym plan ogólny ma uwzględniać politykę przestrzenną gminy określoną w strategii rozwoju gminy. Zwróciłbym uwagę, podkreślił, że plan ogólny ma uwzględniać politykę przestrzenną określoną w strategii rozwoju, co oznacza, że to, co jest polityką przestrzenną w strategii rozwoju, nie jest dookreślone w ustawie tak naprawdę, która część strategii jest tak naprawdę polityką przestrzenną. Ja nieprzypadkowo w tym slajdzie kilka slajdów temu pokazywałem ten zakres przestrzenny. Wydaje się, że to jest właśnie tym elementem polityki przestrzennej strategii. Natomiast wydaje się, że należałoby wypracować pewne standardy zapisów nowych strategii, które spowodują, że ze treści strategii będzie jednoznacznie wynikać, co należy uwzględnić w tych aktach planowania przestrzennego. W innym wypadku może być to bardzo trudne do zastosowania, więc na to bym też zwracał uwagę, na to, że to ma być uwzględnienie polityki przestrzennej gminy określonej strategii, co oznacza, że w strategii musimy wyłuskać to, co jest tą polityką przestrzenną. Zapewne będzie to model struktury funkcjonalno-przestrzennej, zapewne będą to rekomendacje do polityki przestrzennej, zapewne OSI oraz tych kilka innych elementów z innych ustaw, o których wspominałem. Wtedy to uwzględnienie polityki przestrzennej strategii będzie znacznie prostsze i zrozumiałe. I ostatnie dwa właściwie zdania. Bałbym się zlecić strategię zespołowi niekompetentnemu w zakresie planowania przestrzennego. Rzeczywiście uwzględnienie, połączenie tych dokumentów w jeden system będzie wymagało dużej uwagi w konstruowaniu ustaleń strategii. Wiem, że często tak nie było. W strategiach nie brały osoby udział, które rozumieją to, w jaki sposób te zapisy mogą być potem odczytywane przy sporządzaniu dokumentów planistycznych. Warto by było wziąć to pod uwagę, bo to się może skończyć bardzo nierealizowalnymi właściwie treściami. I konsultacje. Właśnie, to jest też ciekawe, że zwróćcie Państwo uwagę, że konsultacje strategii są prowadzone zgodnie z artykułem 10f ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a nie według tych zapisów dotyczących właściwie nowego rozdziału całego dotyczącego partycypacji przestrzennej, która dotyczy aktów planowania przestrzennego, ale to nie jest akt planowania przestrzennego i strategia jest, mimo tego, że dotyczy, bardzo dotyczy nawet tak, kwestii przestrzennych, to jednak te konsultacje się odbywają na innych zasadach. Dziękuję bardzo i przepraszam, jednak 20 bardziej, wyszło minus 15, zawsze jak się mówi do tak szerokiego zresztą gremium, to wychodzi nieco dłużej niż jak się mówi do siebie, tak, przygotowując. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za bardzo ciekawe wystąpienie. Rzeczywiście bardzo moim zdaniem syntetycznie, całościowo zostało przedstawione to, co nas czeka w kontekście strategii rozwoju, a jest to poważne, ciekawe wyzwanie, no bo to traktuje te kroki ustawodawcy jako pójście w stronę szerszej integracji polityki rozwoju, ale budzi to różne wątpliwości, chociażby kadrowe czy każde inne prawne kontekst zastosowania różnych przepisów. Tak, też bardzo ważne, że pan doktor wskazał szerszy zakres różnych aktów, dokumentów, które należy wiązać z całą nowelizacją. Ja już się bardzo poruszać rzeczywiście ten temat, adwokatem, tylko ten temat zależności kadrowych i organizacyjnych w urzędach, bo to już się dzieje, tak? To widać szczególnie w dużych urzędach, dużych miast wojewódzkich, już wiadomo, że nawet te osoby, które sporządzają te dokumenty, muszą zacząć pracować w innym
innych miejscach albo jakby nad innymi dokumentami, więc to będzie też miało dość poważne przełożenie, ta zmiana ustawowa na, myślę, że na konstrukcję taką personalną urzędów, organizacyjną nawet. Jak najbardziej. Dziękuję jeszcze raz. I zapraszam kolejnego prelegenta. Teraz przechodzimy do kolejnego instrumentu, czyli ZPI. Prelegentem będzie pan Michał Leszczyński, reprezentujący zespół również KPZK PAN, zajmujący się projektami infrastrukturalnymi, to też ze względu na doświadczenie pana magistra, ale można tutaj dodać, że jest ono znacznie szersze, również jako legislatora, a obecnie jako autora bardzo ciekawych, merytorycznych wypowiedzi i opracowań porządkujących kwestie nowelizacji planowania przestrzennego. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać. To może tylko poproszę o potwierdzenie. Tak, tak. Świetnie, to teraz jeszcze wrzucę prezentację. Ja dzisiaj spośród swoich licznych ról, które pan profesor przedstawił, dziękuję, wybrałem tę jeszcze jedną niewymienioną, to znaczy pracę w Polskim Związku Firm Deweloperskich, ponieważ chciałem Państwu przedstawić instrument planistyczny z perspektywy biznesu, co chyba będzie jednym takim wystąpieniem dzisiaj, a bardzo wydaje mi się wartościowym. Już robię pełny ekran na tej prezentacji, sekundka. Myślę, że zajmie mi 15 minut, nie więcej, a możliwe, że się jeszcze uda to skrócić. Ja nie chcę Państwu prowadzić jakiegoś wykładu wyczerpującego. Chciałbym raczej przedstawić takie podstawowe elementy tej instytucji i przepraszam bardzo, nie, już. Rozumiem, że prezentację widać, tylko nie jest puszczona na pełny ekran, prawda? Tak. I jak jest problem, to można ręcznie przewijać, nie, też to, będzie. Tak, tak, muszę na chwilkę zatrzymać, sorry, muszę zatrzymać udostępnianie, puścić i teraz jeszcze raz udostępnię, bardzo przepraszam. O, i teraz już się powinna klikać, być widoczna, tak? Tak, widać. Super, jeszcze powstrzymam widok swojej twarzy tutaj. Chciałem Państwu opowiedzieć o nowej instytucji ustawy, nowej starej, która nazywa się Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Opowiem o jej podstawach, czyli o faktach, co jest w ustawie, potem podzielę się kilkoma problemami czy dylematami z perspektywy inwestora, a zakończę pewnymi rekomendacjami, co można zrobić na poziomie praktyki działania samorządu terytorialnego, żeby ten instrument lepiej zadziałał. Takie sobie wymyśliłem dzisiaj wystąpienie. Szanowni Państwo, Zintegrowany Plan Inwestycyjny, tu jest taki slajd z podstawowymi informacjami, w zasadzie wydaje mi się, że oddaje istotę tego instrumentu. Przede wszystkim nie ma nowego aktu planowania, nie uchwala się żadnego planu inwestycyjnego, uchwala się zwykły plan miejscowy, natomiast ta nazwa Zintegrowany Plan Inwestycyjny jest nazwą specjalnej procedury uchwalania tego planu. To jest bardzo mylące, Państwo czasem szukacie w ustawie, gdzie jest opisane, co ten plan ma zawierać, nic ma nie zawierać, bo jest po prostu planem miejscowym. Uchwalany jest w procedurze, która zakłada współpracę gminy z inwestorem, inicjuje ją co do zasady inwestor i w takim kształcie jest to instrument, który ma zastąpić specustawę mieszkaniową, która zgodnie z ustawą kończy swój żywot z końcem 2025 roku. Różnica jest taka, że ZPI jest trybem, który umożliwia aktywność inwestora w odniesieniu do każdego rodzaju inwestycji, nie tylko inwestycji mieszkaniowej. Może być to każde komercyjne założenie, mogą to być również inwestycje celu publicznego, nie ma tutaj istotnego ograniczenia. Również projekty OZE-owe, fotowoltaiczne mogą w tym trybie być realizowane. Finałem tej procedury, bo ZPI jest procedurą, jest uchwalenie zwykłego planu miejscowego. Ten plan się absolutnie niczym co do zawartości nie różni. Wymogiem jest, żeby jego zasięg obszarowy obejmował inwestycję główną, czyli to, co wnosi inwestor, i inwestycję uzupełniającą. To zaraz sobie powiemy, co to jest, bo to też nie jest takie oczywiste. Wymagana jest zawsze zgodność z planem ogólnym na tych ogólnych zasadach i również ta zgodność ze strategią, z polityką przestrzenną wyrażoną w strategii rozwoju gminy. Tutaj nie ma wyjątków, które zawiera obecnie specustawa mieszkaniowa. W okresie przejściowym, bo wnioski można składać już od 24 września, w okresie przejściowym będzie wymagana zgodność ze studium. I drugim elementem obowiązkowym, który musi w tej procedurze zaistnieć, jest zawarcie umowy urbanistycznej. I o niej sobie też słówko powiemy, bo to jest też narzędzie, które będzie pewnie skupiało przede wszystkim pracę prawników w tej procedurze, bo żeby przeprowadzić ZPI, obie strony muszą się wyposażyć w urbanistów i prawników.
Inwestycja uzupełniająca, która jest koniecznym dodatkiem w tej procedurze, to jest inwestycja, która co do zasady, zgodnie z intencją ustawodawcy, ma dotyczyć infrastruktury publicznej czy celów publicznych. Na tej długiej liście widzicie Państwo obiekty, które no, co do zasady są obiektami wchodzącymi w skład zadań własnych gminy, obiektami, które są celami publicznymi. No tutaj oczywiście przedszkole czy szkoła może być też prywatne. Natomiast na końcu tej listy ustawodawca chyba przepisał w ogóle ze specustawy mieszkaniowej obiekty handlowe lub usługowe. Więc troszkę załamał tę czytelną zasadę, że ZPI to jest tryb, gdzie inwestor ma coś dać w zamian za to, że dostanie plan. Wydaje się, że wariantem ZPI może być również po prostu zadeklarowanie części handlowej czy usługowej w ramach realizowanej na przykład inwestycji mieszkaniowej. To trochę załamuje czytelność tego trybu, natomiast jest formalnie oczywiście możliwe. Jeśli chodzi o postępowanie, to tryb, który zmierza do uchwalenia planu miejscowego w procedurze ZPI jest podobny do trybu ze specustawy mieszkaniowej i jest podobny do tego, co nowelizacja wprowadziła jako postępowanie uproszczone w ramach uchwalenia planu miejscowego. Takie ważne, istotne miejsca w tym trybie to jest między innymi wstępna zgoda Rady Gminy. Rada Gminy na samym początku po uzyskaniu wniosku inwestora wyraża wstępnie zgodę, żeby w ogóle kontynuować pracę i to pozwoli na pewno oszczędzić wszystkim czas. Co ważne, inwestor musi sporządzić projekt ZPI, w związku z czym rynek wykonawców, urbanistów będzie miał po stronie inwestorów, klientów, żeby te plany sporządzać. Potem już aktywny jest wójt, przeprowadza równocześnie te trzy najważniejsze elementy procedury: uzgodnienia, opiniowanie i konsultacje społeczne, czyli ex wyłożenie. Następuje zawarcie umowy urbanistycznej jeszcze przed uchwaleniem planu miejscowego, a na samym końcu Rada Gminy albo uchwala, albo odmawia uchwalenia ZPI, może zrobić taką zwrotkę jeszcze do poprawek, natomiast nie może sama wprowadzać poprawek, bo nie ma też aparatu profesjonalnego czy zaplecza, żeby to samodzielnie robić. Wydaje się, że to jest takie pogodzenie się z pewną pragmatyką. Zrobiłem ważny slajd, żeby to wybrzmiało, dlatego jest jedno zdanie. ZPI, podobnie jak specustawa mieszkaniowa, to są instrumenty, które działają w ramach władztwa planistycznego. To jest tutaj bez żadnych wątpliwości, można to powiedzieć. Nie ma czegoś takiego jak obowiązek uchwalenia tego planu, dlatego że inwestor spełnił wszystkie warunki albo dlatego, że konsultacje społeczne wyszły pozytywnie. Mamy potwierdzenie NSA w odniesieniu do specustawy mieszkaniowej, że działa w ramach władztwa planistycznego. Oczywiście w odniesieniu do planu miejscowego jest to w tej chwili oczywistość. W związku z czym nie jest to tryb, który możecie Państwo identyfikować choćby z WZ-ką, gdzie gmina coś musi. Gmina do końca tej procedury może, nie musi uchwalić takiego planu miejscowego. Umowa urbanistyczna jako drugi niezbędny element w tej procedurze obok planu miejscowego. Przede wszystkim jej zawarcie jest obligatoryjne i jest niezbędne, żeby uchwalić plan miejscowy w trybie ZPI. Przepis o procedurze mówi, że na pewnym etapie tej procedury zawiera się umowę urbanistyczną. Zawierają się wyłącznie z gminą reprezentowaną przez wójta. Po drugiej stronie staje inwestor albo wielu inwestorów. Można zawrzeć ją wielostronnie, jeśli to dotyczy jakiegoś większego terenu inwestycyjnego. Również po stronie wójta jest taka kompetencja, żeby scalić kilka wniosków o ZPI w jedno postępowanie. Ono ma formę aktu notarialnego. Przepisy w sposób szczątkowy odnoszą się do jej zapisów dotyczących takich kwestii jak skutki prawne, możliwość zmiany, uchylenia. Powiem jeszcze o tym po stronie problemów więcej. Jeśli chodzi o istotę tego, co ma być przedmiotem umowy urbanistycznej, to tutaj ustawodawca wprowadził pewną szaradę. To znaczy w ustępie pierwszym przepisu, który dotyczy umowy urbanistycznej, wskazał stanowczo, że przez tę umowę inwestor zobowiązuje się do realizacji inwestycji uzupełniającej, czyli że istotą ma być to świadczenie rzeczowe inwestora, wykonanie robót budowlanych. Natomiast w ustępie drugim wskazał, do czego inwestor może się zobowiązać i tutaj między innymi wskazał na taką alternatywną ścieżkę chociażby umowy partycypacyjnej, gdzie inwestor pokrywa całą część kosztów realizacji. Ale żeby tego było jeszcze więcej, to w kolejnych ustępach tego przepisu ustawodawca dodał, że przez umowę urbanistyczną to sama gmina może się zobowiązać do realizacji inwestycji uzupełniającej, jak również może zwolnić inwestora z opłaty planistycznej. Takiej możliwości zwolnienia nie ma w odniesieniu do opłat adiacenckich.
I zaraz się odniosę w tej części komentarza do tego, jakie problemy może wywołać takie zbudowanie tej struktury możliwych świadczeń. Jeśli chodzi o relację umowy urbanistycznej do standardów urbanistycznych, chodzi mi o standardy dotyczące infrastruktury społecznej, te, które rodzą wielkie emocje, to zapamiętajcie Państwo, proszę, że zawarcie tej umowy, inaczej niż w przypadku specustawy mieszkaniowej, nie gwarantuje, nie jest podstawą do uznania, że te standardy spełniono. Zgodnie z ustawą, żeby uchwalić plan miejscowy na teren mieszkaniowy, standardy infrastruktury społecznej mogą być spełnione wyłącznie przez obiekty istniejące, szkoła, park, apteka, posterunek policji, przedszkole, albo obiekty, które są zawarte w ustaleniach tego samego albo innego planu miejscowego. Więc sama umowa urbanistyczna ani nie może po pierwsze tych standardów zmodyfikować, ani po drugie nie może zapewnić zgodności z tymi standardami, niezależnie od tego, jakie gwarancje dotyczące tego, co, gdzie, kiedy zbuduje inwestor, ta umowa zapewnia. Musi to być w planie miejscowym, może być to ten plan, który jest w ramach ZPI uchwalany, albo jakiś inny, który się mieści w tym limicie odległościowym. Druga ciekawa zależność, kwestia artykułu 16 ustawy o drogach publicznych, czyli jedynego skutecznie działającego w Polsce mechanizmu partycypacji inwestora w kosztach zewnętrznych urbanizacji. Ja stawiam taką tezę, że można oczywiście w umowie urbanistycznej zobowiązać się czy to do budowy, przebudowy drogi, jak i również po stronie gminy można się zobowiązać do tej budowy, przebudowy i że taki zapis wyłączy stosowanie artykułu 16. Będzie to po prostu przepis o umowie urbanistycznej jest po prostu przepisem szczególnym w tym zakresie. Natomiast co jest ważne, umowę urbanistyczną można zawrzeć tylko z gminą, więc jeżeli 16 ma zadziałać w stosunku do innej kategorii dróg, to niestety wówczas nie można taką umową załatwić ogółu problemów związanych z tą partycypacją. W trybie ZPI można prowadzić równolegle zmianę planu ogólnego na zasadach ogólnych, czyli 27a ustawy. To może powiem tylko tyle. Ponieważ procedujemy plan miejscowy w trybie ZPI, to możemy stosować 27a UPZP. Uchwalany plan w trybie ZPI zawsze musi być zgodny z planem ogólnym, więc to jest jedyne narzędzie, żeby ewentualnie coś zmienić w ustaleniach polityki przestrzennej gminy. Często może też się okazać, że trzeba zmieniać strategię rozwoju, która tę politykę przestrzenną zapewnia i tutaj takiego typu równoległej zmiany już ustawodawca nie przewidział. Hasłowo 5 problemów, jakie wynikają z ZPI z perspektywy inwestorów. Po pierwsze, ustawa w żaden sposób nie określa limitu świadczeń, jaki inwestor musi spełnić tych świadczeń publicznych w ramach ZPI, czy to w sposób rzeczowy, czy finansowy. I dołącza się w ten sposób do problemów, które występują chociażby ze stosowaniem artykułu 16 o drogach publicznych. Rodzi to moim zdaniem wątpliwości konstytucyjne w kontekście zasady równości, proporcjonalności. Natomiast są też oczywiście środki, żeby temu zaradzić i stworzyć takie cywilizowane, uporządkowane warunki współpracy publiczno-prywatnej. Powiem o tym na końcu. Problem drugi to jest problem z istotą umowy urbanistycznej. Dlaczego ja się tym zajmuję? Ponieważ przepisy procedury mówią, że umowę urbanistyczną trzeba zawrzeć przed uchwaleniem tego planu miejscowego i istnieje moim zdaniem teoretyczna możliwość, że organy oceniające legalność planu mogą obejrzeć dokument, który zawarto, tę czynność prawną i stwierdzić, że to nie jest umowa urbanistyczna, jeżeli ona nie odpowiada istocie tej umowy wymienionej w ustawie, a wówczas stwierdzą w mojej ocenie ciężkie naruszenie czy kwalifikowane naruszenie procedury sporządzania planu miejscowego. Problem z istotą umowy sprowadza się do sposobu sporządzenia przepisów, które Państwu pokazywałem, które z jednej strony mówią, że umowa ma zobowiązywać inwestora do realizacji inwestycji uzupełniającej, z drugiej strony zawierają alternatywnie wiele innych rodzajów świadczeń. Analogiczny problem mamy obecnie z umowami drogowymi, w których Sąd Najwyższy stwierdza, że pewne formy tych umów są prawnie niedozwolone. Ostatnie głośne orzeczenie sprzed kilku lat stwierdza nieważność umowy drogowej, która była umową partycypacyjną, a nie umową rzeczową. Stąd problem ten nie jest problemem doktrynalnym czy wymyślonym na potrzeby doktoratu, natomiast jest problemem, który wynika z praktyki stosowania artykułu 16 i będzie tutaj przeniesiony w większym stopniu na ten instrument. Problem trzeci, czym jest inwestycja uzupełniająca? Tak jak wskazywałem, wydaje się, że ta logika, że inwestycją uzupełniającą ma być jakieś świadczenie publiczne, została załamana przez ten ostatni punkt dotyczący części handlowych czy usługowych. W związku z tym
będzie to rodziło, można powiedzieć, no takie praktyczne problemy w przypadku chociażby otrzymania wniosku, w którym jedyną inwestycją uzupełniającą będzie inwestycja, która dla inwestora również jest komercyjna. I tutaj gminy będą sobie musiały wypracować jakąś politykę tego, czym dla nich jest ZPI, czy instrumentem regulowania świadczeń inwestora, czy instrumentem takiej współpracy, która nie zawiera tego elementu jako koniecznego. Ja zauważę jeszcze, że na tej liście inwestycji, które mogą być zrealizowane jako uzupełniające, są też takie, co do których wątpię, żeby jakaś gmina była nimi zainteresowana, na przykład linia kolejowa. Problem czwarty to jest problem szybkości i elastyczności ZPI jako instrumentu planistycznego w odniesieniu do dwóch alternatywnych instrumentów. Po pierwsze planu miejscowego, po drugie specustawy mieszkaniowej. Wydaje się, że w trybie specustawy mieszkaniowej osiągnęliśmy w ostatnich latach funkcjonowania tego instrumentu jakiś poziom szybkości czy sprawności postępowania i porozumienia, przynajmniej w dużych miastach, z inwestorami, który zapewnił temu instrumentowi wysoką efektywność. Teraz powracamy w sumie do procedury uchwalania planu miejscowego, gdzie chociażby trzeba po stronie gminy sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko, w związku z czym duży znak zapytania odnośnie tego, czy będzie możliwe powtórzenie takiego trybu współpracy, gdzie rozmawiamy o inwestycji, a niekoniecznie robimy to w trybie wieloletnim, tylko raczej wielomiesięcznym. I problem ostatni, czy ZPI może być w danej gminie jedynym narzędziem planowania przestrzennego? Ja od razu odpowiem tak, możecie Państwo w planie ogólnym nie wyznaczyć obszarów uzupełniania zabudowy i stwierdzić, że przestaniecie uchwalać plany poza przypadkami, kiedy ustawa tego wymaga, bo takie przypadki wciąż są, i w związku z tym stworzyć taką pozycję, powiedzmy, ofertową, czy pozycję otwarcia na oferty ze strony inwestorów co do uchwalania planów miejscowych wyłącznie w tym trybie. Co można zrobić w gminie, co można zrobić w mieście, żeby ten potencjał ZPI troszkę uruchomić poprzez uporządkowanie dyskusji na ten temat? Po pierwsze, konieczne jest jakieś ujednolicenie poziomu zobowiązań inwestora. To jest też przetrawienie doświadczeń z artykułem 16 ustawy o drogach publicznych. Coraz więcej miast w Polsce przyjmuje w tym zakresie pewne formalne, mniej bardziej formalne stawki, które pozwalają odnieść te koszty oczekiwanej partycypacji inwestora chociażby do relacji powierzchni użytkowej mieszkania czy powierzchni użytkowej realizowanej inwestycji. I to moim zdaniem na poziomie pragmatyki wprowadza tę równość i proporcjonalność konstytucyjną, która moim zdaniem jest tu nieco zachwiana w tym trybie. Można podejrzeć to, co robi Warszawa, Gdańsk, Gdynia w tym zakresie. Po drugie, dobra praktyka ze specustawy mieszkaniowej. Myślę, że sensownie byłoby opracować sobie procedurę pewnej wstępnej konsultacji wniosku inwestora, po to, żeby obie strony nie traciły czasu. W wyniku tych wstępnych konsultacji można w ogóle przedyskutować, czy komórki odpowiedzialne za architekturę, za urbanistykę są zainteresowane daną inwestycją, uzgodnić z nimi pewne wstępne poprawki, które powodują, że ten wniosek potem może być sprawnie procedowany. Tutaj znowu Warszawa jest miastem, które dzięki tej procedurze uporządkowała stosowanie specustawy mieszkaniowej. Można powiedzieć, że z pewnymi sukcesami, bo w jej wyniku powstają inwestycje, które są uzgodnione między stroną publiczną i prywatną. Po trzecie, umowa urbanistyczna bardzo pilnie domaga się pewnych ujednoliconych wzorców. One po pierwsze pozwolą uporządkować kwestię tego, co jest istotą świadczenia, ale po drugie i może bardziej ważne, pozwolą powtarzać pewne klauzule, które zawsze są problemem przy umowach drogowych, chociażby kwestia zabezpieczeń umownych, jak również niezbędne zapisy dotyczące takich elementów jak los umowy w przypadku nieuzyskania pozwolenia na budowę oraz zmiana strony umowy po stronie inwestora związana na przykład ze sprzedażą projektu inwestycyjnego. No i taki postulat najdalej idący, który zaliczam do fantastyki naukowej, to jest polityka gminy czy miasta, która polegałaby na ofertowaniu procedury ZPI, to znaczy takiej proaktywnej postawie i pokazaniu chociażby w ramach istniejącego instrumentu tego programu uchwalania planów miejscowych, pokazania, w których miejscach miasto byłoby zainteresowane tym, żeby w trybie ZPI wejść we współpracę z inwestorem i mniej więcej na jakich warunkach. Z pewnością to by uporządkowało dyskusję i pozwoliło gminom na kreowanie takiej aktywnej polityki inwestycyjnej. Zostawiam dylemat niemalże poetycki, czy ZPI może być instrumentem urbanistyki operacyjnej. Dyskusje na ten temat trwają od lat.
ja widzę pewien potencjał w umowie urbanistycznej, która mogłaby obok tej swojej istoty, czyli kto co ma zrobić i za ile, mogłaby uregulować też wiele elementów zarządzania dużymi projektami urbanistycznymi, które no, rzadko się dzieją, ale się dzieją. Warszawa teraz dyskutuje żywo o 62 hektarach FSO na Żeraniu. Jest to taki przykład projektu, gdzie przy założeniu istnienia wielu inwestorów można by się pokusić o wykorzystanie ZPI jako takiego instrumentu. Tym niemniej fakt, że w jego efekcie jest uchwalany zwykły plan miejscowy, no zostawia tutaj duży niedosyt i chociażby środowisko architektów wciąż będzie się domagać tego, żeby instrument urbanistyki operacyjnej wyglądał trochę inaczej i był tą pośrednią fazą między planowaniem a uzyskaniem pozwolenia na budowę. Piąte działanie, które mogę wymienić, które może ułatwić stosowanie tych rozwiązań, zachęcam Państwa do dialogu z PZFD. Mamy oddziały terenowe, już chyba 7 w dużych polskich miastach. Prowadzimy dialog z władzami tych miast, transparentny, dotyczący tego, w jaki sposób uporządkować współpracę i ten instrument wydaje się być świetnym przyczynkiem, żeby taki dialog prowadzić, w związku z czym zachęcam Państwa, jeżeli macie potrzebę porozmawiania, jak z perspektywy inwestora można by racjonalnie ułożyć tę procedurę, to my jesteśmy oczywiście zawsze gotowi, żeby o tym rozmawiać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawe wystąpienie. Rzeczywiście chyba nigdy nie dość powtarzać, że ZPI to po prostu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie jakaś osobna zgoda, uchwała, bo to bardzo często obecnie się pojawia jako wątpliwość. W wystąpieniu pana magistra zobaczyliśmy szeroki zakres możliwości, które stoją właściwie przed gminami, ale również przed inwestorami. Miejmy nadzieję, że w zgodzie z wytycznymi ładu przestrzennego będą one wykorzystywane. Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz panią doktor Karolinę Rokicką-Murszewską, również panią mecenas. Pani mecenas przedstawi referat dotyczący finansowych aspektów planowania przestrzennego po nowelizacji. Pani mecenas jest specjalistką również w sferze naukowej z tego zakresu. Proszę bardzo. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Może na początek poproszę o możliwość udostępnienia ekranu, bo logowałam się wcześniej z telefonu i być może dlatego nie mam teraz tej możliwości, więc jeśli któryś tutaj z tak, to jeżeli organizatorów... moglibyśmy poprosić rzeczywiście. O, i już, świetnie. Dobrze. I do początku, super. Idziemy. Dziękuję. Szanowni Państwo, temat mojego wystąpienia to są finansowe konsekwencje planowania przestrzennego po nowelizacji. I gdybyśmy rozmawiali rok temu, to myślę, że to wystąpienie byłoby bardzo zdominowane przez temat opłaty planistycznej, co do której były to ogromne plany co do tego, jak zmienić tą rentę planistyczną, włącznie z tym sztywnym 30-procentowym wzrostem wartości nieruchomości i sztywno ustalaną jakby w ogóle opłatą, jeśli wartość nieruchomości wzrosła, niezależnie od zbycia, sprzedaży i tak dalej. Natomiast z tego, jak wiemy, projektodawca się wycofał krótko po tym, jak ta gdzieś tam burza medialna, powiedzmy, wybuchła. I tak naprawdę te zmiany, które dotyczą finansów, zostały wprowadzone, ale na zdecydowanie mniejszą skalę. Zmian w rencie planistycznej tak naprawdę nie ma, ale są inne zmiany i o tych innych zmianach chciałabym Państwu opowiedzieć. Na początek, Szanowni Państwo, zmiana, która dotyczy prognozy finansowej. Prognoza finansowa została w ogóle wykreślona. W tym znaczeniu, że w artykule 17 został uchylony punkt 5, który właśnie dotyczył sporządzania prognozy skutków finansowych planu. Jak wiemy, to nie był załącznik do planu, to był załącznik do projektu planu, to była taka analiza ekonomiczna o charakterze informacyjnym w dużej mierze. Natomiast ona dawała taki pogląd na te koszty i przychody. Natomiast w uzasadnieniu do projektu widzimy takie stwierdzenie, że ten 15 ustęp 1 punkt 3, który był i jest obecnie, czyli że wójt, burmistrz, prezydent miasta
uzasadnieniu projektu planu wskazuje na wpływ na finanse publiczne, że ten przepis jest wystarczający i że nie ma potrzeby osobnego niejako powtarzania treści w osobnym opracowaniu. I być może jest w tym jakiś oczywiście sens, aby rzeczywiście tych treści nie powtarzać. Natomiast no mnie tutaj zastanowiło w tym projekcie takie zdanie, że prognoza nie była rzetelnym źródłem informacji, bo nie była sporządzana przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności, podczas gdy oczywiście no, winna być sporządzana przez co do zasady rzeczoznawców majątkowych, no ale w praktyce to być może nie zawsze miało miejsce. No i projektodawca uznał, że naprawianie tego stanu rzeczy wiązałoby się z istotnym kosztem, ze zwiększeniem, istotnym zwiększeniem kosztów przygotowywania całego planu miejscowego. I jakby z tego powodu zdecydowano się zrezygnować z tej prognozy finansowej. Przechodząc do 36, 37, a właściwie w tym przypadku do 37, ten przepis został zmieniony, ale to jest bardziej taka zmiana o charakterze technicznym. W szczególności ta zmiana polega na wyodrębnieniu punktu pierwszego i drugiego, które były też wcześniej, no, natomiast powstanie, ale to śmiało. One były jakby w ciągu zdania wymienione i rozdzielone tym słowem lub. I jeżeli możemy prosić, żeby wszyscy wyciszyli, zwłaszcza ktoś, kto jest zalogowany jako Małgorzata i Katarzyna Łazarz, bo tutaj widzimy mikrofony, przepraszam. Jasne. Jeśli chodzi o tę zmianę, ona jest, tak jak powiedziałam, troszeczkę o charakterze technicznym. Ma ona znaczenie dla ustępu 11a, nowego ustępu 11a, o którym zaraz Państwu opowiem. Natomiast tylko jeszcze jedna tutaj rzecz, która zawsze zwraca moją ogromną uwagę, a mianowicie ten dzień sprzedaży. Już od wielu lat w orzecznictwie jest wskazywane, że dzień sprzedaży jest takim niedopatrzeniem legislacyjnym, pomyłką ustawodawcy, że tu powinien być dzień zbycia, tak jak w 36 jest to wskazane. No i to niedopatrzenie legislacyjne tutaj się znowu powtarza i to jest taka tutaj troszeczkę moje ubolowanie nad tą jakością tej legislacji, no bo ten dzień sprzedaży, szanowni państwo, znowu zawęża nam mocno i to nic tu się nie zmienia, on zawężał też wcześniej jakby te interpretacje na rzecz tego, kiedy ta opłata i w jaki sposób ma być naliczana. Postulaty de lege ferenda od lat, to powinien być dzień zbycia, także tutaj, tak jak mówię, nic się nie zmienia. Jeśli chodzi o 11a, bo tutaj już o nim wspomniałam, on się odwołuje właśnie do tego nowo jakby wyodrębnionego ustępu pierwszego, punktu drugiego, czyli może jeszcze raz, tam gdzie jest mowa o faktycznym sposobie użytkowania nieruchomości przed uchwaleniem planu. Wprost ustawodawca tutaj nam wskazuje, że w takiej sytuacji do określenia wartości nieruchomości nie uwzględnia się zmiany wartości nieruchomości będącej skutkiem uchwalenia lub zmiany planu ogólnego. To jest, szanowni państwo, coś, co też jest pewnego rodzaju jakby znaną nam figurą, ponieważ zawsze było dyskusyjne, czy mamy uwzględniać przy zmianie wartości nieruchomości studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. I to było w orzecznictwie znowu bardzo dyskusyjne, czy powinien, czy nie powinien. Zawsze to wpływało w jakiś sposób jednak na kwestie wartości nieruchomości, nawet gdzieś tam, no jakby powiedzmy w wyobrażeniu w głowie rzeczoznawcy to wpływało na kwestie wartości. Natomiast studium było aktem, czy jeszcze jest aktem o charakterze polityki, tak? Było taką wskazówką, aktem prawa wewnętrznego. Plan ogólny jest aktem prawa miejscowego. No i tutaj pojawia się oczywiście moje pytanie, czy to rzeczywiście jest zasadne, żeby tak zupełnie pomijać kwestię planu ogólnego, skoro z mocy woli ustawodawcy mimo wszystko jest to akt o charakterze powszechnie obowiązującym. No tutaj oczywiście zgadzam się z tym, co też projektodawca wskazuje, że plany no, nie stanowią bezpośredniej podstawy do realizacji zagospodarowania, więc z tego względu być może nie powinny stanowić, wpływać na to, na tą wartość nieruchomości. Ale jednak ten charakter prawny aktów jest odmienny.
I wreszcie mamy jeszcze 37 ustęp 11, czyli tu jeszcze się na chwilę cofnijmy. I tutaj jest też zmiana raczej o charakterze terminologicznym, czyli wszędzie tam, gdzie wcześniej była mowa o faktycznym, tak jak tutaj widzieliśmy też w ustępie pierwszym, faktycznym wykorzystywaniu, sposobie wykorzystywania nieruchomości, tak teraz wszędzie ustawodawca zamienia to na faktyczne użytkowanie, tak aby było to spójne również z ustawą o gospodarce nieruchomościami. W artykule 154 ustęp 3 jest mowa o właśnie między innymi faktycznym sposobie użytkowania nieruchomości i podobna regulacja taka też terminologiczna 87 ustęp 3a i ustęp 3b, przy czym też tutaj zwracam Państwa uwagę, że ustęp 3b to jest pewnego rodzaju rewolucja, tylko ta starsza troszeczkę rewolucja od 7 stycznia 2023 roku, jakby zapełniono tą lukę planistyczną w przypadku obniżenia wartości nieruchomości z uwzględnieniem tych planów uchwalonych przed dniem 1 stycznia 1995 roku. Przepraszam, tutaj mówiłam, a nie przerzuciłam, ale to generalnie chodzi oczywiście 37 ustęp 11 i 87 ustęp 3a i 3b. Tak, tylko ta kwestia jakby, tak jak powiedziałam, uspójnienia terminologii. I dalej, Szanowni Państwo, tutaj już mój przedmówca, pan magister Leszczyński, wspomniał o tym, więc ja tylko tutaj też jakby dodam, w tej umowie urbanistycznej te wzajemne zobowiązania mogą się pojawić, tak? Czyli inwestor ewentualnie zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji roszczeń odszkodowawczych, tak? I tu odesłanie do 36 ustęp 1 i 3. Umowa urbanistyczna również może gminę zwalniać, gmina może zwalniać inwestora z opłaty planistycznej fakultatywnie, tak, być może na zasadzie jakiejś wzajemności. Tutaj, tak jak pan magister mówił, no jest to umowa, także tutaj będzie to ustalane w toku zapewne jakichś negocjacji. Szanowni Państwo, miejscowy plan rewitalizacji, bo tu również pojawia się kwestia odszkodowań. I tutaj mamy możliwość ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na skutek ustanowienia regulacji, odesłanie do 37G ustęp 2 punkt 4, jest mowa o zakazach i ograniczeniach dotyczących działalności handlowej i usługowej. Tutaj na dole tym jakby fioletowym kolorem jest ten przepis wskazany. W takiej sytuacji, jeżeli dochodzi do takiego ograniczenia, poszkodowany może żądać ustalenia odszkodowania. Jest to postępowanie jednoinstancyjne, bo od decyzji starosty odwołanie nie przysługuje. Nie przysługuje również skarga do sądu administracyjnego od takiej decyzji, ale strona może wnieść powództwo do sądu powszechnego. Ustala starosta, ale tu też taka może nieścisłość i niekoniecznie fortunne wyrażenie, organem obowiązanym do wypłaty odszkodowania jest gmina, tak? Oczywiście gmina nie jest organem, niemniej to na gminę jest przeniesiona ta finansowa konsekwencja wypłaty odszkodowania i jednocześnie to odszkodowanie nie wyłącza roszczeń, o których mowa w artykule 36, czyli tych standardowych roszczeń odszkodowawczych, nieruchomość zamienna i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze, Szanowni Państwo, mamy nowy przepis związany z planem miejscowym dla inwestycji o szczególnym znaczeniu. I tutaj pojawia nam się plan dla inwestycji, które mają szczególne znaczenie dla ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa lub gospodarki narodowej. Koszty muszą wynosić co najmniej 500 milionów złotych i liczba nowych miejsc pracy co najmniej 50. Wnioskodawcą jest Rada Ministrów, ustala wojewoda. I w takiej sytuacji koszty sporządzenia planu, roszczenia, i to jest ważne, roszczenia w związku z wydaniem takiego planu, czyli też te roszczenia odszkodowawcze z 36, obciążają nie gminę, tak, tylko Skarb Państwa, są pokrywane z części budżetowej, której dysponentem jest Rada Ministrów, także prezes Rady Ministrów, przepraszam. Czyli tak jak Państwo widzicie, tych zmian jest niedużo, one nie są
jakby totalną rewolucją. One też mają na celu tutaj pewnego rodzaju uspójnienie, ujednolicenie. Nie zawsze tutaj ustawodawca trafia w mojej ocenie ze wszystkim, ale generalnie ja oceniam ten kierunek jako nie najgorszy, tak, no z tymi kilkoma wyjątkami, o których wspominałam, a które jednak wymagałyby pewnego doprecyzowania. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani doktor za bardzo ciekawą prezentację. I rzeczywiście bardzo ważny jest związek z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Druga rzecz, no z mojej perspektywy ten plan, o którym wspomniałam pani doktor, plan miejscowy, który może być w takich niedookreślonych bardzo i no, nietypowych, trochę dziwnych okolicznościach sporządzany przez wojewodę, może budzić pewne wątpliwości, ale myślę, że to kwestia, która będzie się rozstrzygała jeszcze w praktyce. Jak zawsze wszystko w praktyce nam tak się rozwiąże, tak jak ten nieszczęsny dzień sprzedaży, który no niezmieniany, ale wszyscy wiemy, czym on jest. O co chodzi? Oczywiście. Tak, bardzo dziękuję jeszcze raz. Szanowni Państwo, jeszcze raz przypominam, jeżeli ktoś chciałby zadać takie bardziej pytanie odnoszące się do konkretnych prezentacji, to myślę, że najlepiej zrobić to na czacie. Oczywiście, jeżeli prelegenci jeszcze będą obecni, jeśli będą chcieli, to mogą spoglądać czasami na pytania, które będą się pojawiały. I to chyba najlepsza taka forma komunikacji, jeżeli oczywiście ktoś wyraża taką potrzebę. Natomiast ja zapraszam kolejnego prelegenta, pana doktora Aleksandra Jakubowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Pan doktor jest specjalistą z zakresu prawa planowania przestrzennego, ale no ma znacznie szersze zainteresowania naukowe. Też jest ostatnio współautorem komentarza do przepisów dotyczących prawa szkolnictwa wyższego. Także no, tym razem pan doktor przedstawi problemy dotyczące odnawialnych źródeł energii w planowaniu przestrzennym. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Nim tutaj odpalę prezentację, która będzie takim pewnym przewodnikiem po temacie, o którym byśmy mogli mówić zdecydowanie dłużej niż powierzone mi 15 minut, to chciałem podziękować za samą inicjatywę, bo trudno w lepszym okresie na takie spotkanie, kiedy możemy omówić to, co nas dosłownie niedługo czeka. Ja swoje wystąpienie poświęciłem odnawialnym źródłem energii, przy czym tutaj skupiam się przede wszystkim na farmach fotowoltaicznych czy elektrowniach fotowoltaicznych z uwagi na to, że elektrownie wiatrowe mają odrębny reżim, a ograniczenia, o których będę mówił, są przede wszystkim, jeśli chodzi o ustawę, czy właśnie ich, zaraz trochę antycypując, ich brak, dotyczą farm fotowoltaicznych, więc je wziąłem jako przykład, z uwagi na to, że głównie ich lokalizacja będzie następowała na podstawie regulacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie przedłużając, chciałem zacząć od pewnego obrazka grafiki. To jest akurat ze wsi na granicy Mazowsza i województwa świętokrzyskiego, mianowicie stawiając pewnego rodzaju hipotezę, być może ku przyszłości, że takie obrazki, chociaż na pewno nie znikną, to będą coraz rzadsze, ponieważ dzięki rozwiązaniom, które zostają wprowadzone w ustawie po nowelizacji, w mojej ocenie lokalizowanie elektrowni fotowoltaicznych, odnawialnych źródeł energii będzie zdecydowanie prostsze. Co więcej, z uwagi na rachunek ekonomiczny i wsparcie, będzie to dosyć interesujące, myślę, dla inwestorów działanie, co też oznacza przeobrażenie widoku polskiej wsi, więc takie widoki warto docenić, ponieważ one będą ulegać przekształceniu. Już spieszę wytłumaczyć, na czym polegają te ułatwienia, które zostały wprowadzone. Ale zanim przejdę do omówienia regulacji, które zostały wprowadzone, muszę wspomnieć o pewnym doładowaniu czy turbodoładowaniu, jeśli chodzi o lokalizowanie farm fotowoltaicznych, jakie zapewnił zeszłoroczny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który to sąd stwierdził, że przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych, czyli nie dla drobnych paneli fotowoltaicznych, jakie znajdują się na budynkach, tylko dla dużych obszarowo obiektów, nie jest wymagane spełnienie przesłanek w postaci tak zwanej zasady dobrego sąsiedztwa, czy też wymogu dostępu do drogi publicznej.
I tutaj był spór w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych. Część sądów uważała także z uwagi na przepisy dotyczące sporządzania raportu środowiskowego, oceny środowiskowego oddziaływania inwestycji, że można tylko i wyłącznie takie fermy, farmy czy elektrownie fotowoltaiczne, bo nie jest to farma zwierząt w żadnym wypadku, lokalizować na podstawie planu miejscowego. Część orzecznictwa uważała, że można także decyzją o warunkach zabudowy ustalić uwarunkowania dla takiej inwestycji i Naczelny Sąd Administracyjny opowiedział się bardzo wyraźnie, całe uzasadnienie dostępne na stronie Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych, bardzo wyraźnie za ułatwieniem lokalizowania tej farmy, przy czym wciąż musiał się zmierzyć z pewnym aksjomatem orzeczniczym, to znaczy decyzja o warunkach zabudowy nie może zmienić przeznaczenia terenu. To w orzecznictwie taka myśl także Naczelnego Sądu Administracyjnego obowiązuje. Przedmówczyni swojej działalności naukowej, dr Okicka-Muszewska, nawet takie orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego komentowała. W związku z czym tutaj ten drugi fragment, który jest na slajdzie, wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, że w gruncie rzeczy taka instalacja fotowoltaiczna nie zmienia przeznaczenia terenu, który jest, pozostaje terenem rolniczym, i nagle nawet nie odwołał się tutaj Naczelny Sąd do pojęcia agrofotowoltaiki. Niemniej zachował ten aksjomat, że przeznaczenia terenu ta decyzja nie zmienia. I tutaj nowelizacja wprowadziła ustęp 6a, punkt drugi do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który wprowadza, podobnie jak to ma miejsce w przypadku już od lat, w przypadku sklepów wielkopowierzchniowych powyżej 2000 m2, obowiązek czy też wymóg, że lokalizowanie takich farm fotowoltaicznych w zależności od wielkości tej farmy, czy właściwie mocy zainstalowanych elektrycznych, elektrycznej, czy też gruntów, klasy gruntów, na których będzie lokalizowane, tylko i wyłącznie uzależnia dopuszczalność takiej lokalizacji od tego, czy jest i dopuszcza to dla takiego obszaru plan miejscowy. Co wydaje się dosyć sensownym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę oddziaływanie na otoczenie, na krajobraz, nawet z perspektywy tworzenia ewentualnych wysp ciepła, bo poza licznymi korzyściami, jakie przynoszą elektrownie fotowoltaiczne, zwiększenie energii elektrycznej dostępnej, korzyści związane z niespalaniem paliw kopalnianych, trzeba też pamiętać, że na przykład jest korzyścią rozproszenie źródeł energii, co ma istotne znaczenie z perspektywy bezpieczeństwa publicznego. Tutaj tego wojennego wątku już nie będę rozwijał. Ale to ten wymóg planu miejscowego nie zmienia faktu, że uznał ustawodawca za zasadne przy właśnie dopuszczaniu lokalizacji inwestycji OZE, innych niż elektrownie wiatrowe, stosowanie postępowania uproszczonego, które zostało wprowadzone do ustawy. Co za tym idzie, daje już tutaj priorytet. Wiemy o tym, że przy tych postępowaniach skrócone są okresy, mamy możliwość równoległego dokonywania czynności, więc to istotnie powinno przyspieszać w przypadku OZE umieszczenie takich inwestycji w planie miejscowym. Drugi aspekt, tutaj już przedmówca wspominał o zintegrowanym planie inwestycyjnym, to to, że dla niego w przypadku właśnie ZPI dla lokalizacji instalacji odnawialnej źródeł energii innej niż elektrownie wiatrowe przewidziano również rozwiązania szczególne, przyspieszające, jak Państwo widzą. Co ciekawe, tutaj w ustawie znajdą Państwo błędne odesłanie, ponieważ ten ustęp szósty odsyła do ustępu pierwszego, a powinien odsyłać do ustępu drugiego. Tutaj legislatorzy tego nie wychwycili, niemniej myślę, że to przy najbliższej nowelizacji zostanie naprawione, bo odesłanie do ustępu pierwszego po prostu nie jest, jest bezprzedmiotowe. Chodzi o czynności z ustępu drugiego. I tutaj, jak widać, konsultacje społeczne zostały skrócone. Co więcej, wójt może tutaj działać bez wyrażenia przez Radę zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego. Więc też jest tutaj ułatwienie, ale wciąż mówimy o aktach planistycznych mających charakter taki właśnie jak plan. Dzisiaj słyszeliśmy, zintegrowany plan inwestycyjny jest rodzajem tak naprawdę planu miejscowego. Niemniej
To, co uważam, że właśnie przekształci w najbliższych latach nasze tereny wiejskie, to artykuł 58 ustawy nowelizującej. Stwierdza on, że do dnia utraty mocy studium zmiana zagospodarowania terenu związana właśnie z elektrownią fotowoltaiczną i tutaj nawet tą dużą, czy też nawet na terenach mających walory związane z jakością gleby, czy nawet na obszarach leśnych, może nastąpić również na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Może nastąpić na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i co więcej, nie stosuje się, co już wynikało z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale po nowelizacji zostało to jeszcze bardziej dookreślone, nie stosuje się do tych instalacji wymogów przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, aby spełniały wymóg dobrego sąsiedztwa, czyli na przykład obok zabudowy jednorodzinnej możemy spokojnie postawić taką farmę fotowoltaiczną. Nie musi znajdować się, nawet jak będą tutaj kwestie związane z planami ogólnymi, obszarami uzupełnienia zabudowy w planach ogólnych, to ten wymóg nie będzie postawiony. I co ważne, nie ma też konieczności zapewnienia dostępu do drogi publicznej, do takiej farmy fotowoltaicznej. Oczywiście wciąż inwestorzy będą zmagali się z pewnymi wyzwaniami, zwłaszcza nawet natury faktycznej, jak na przykład przyłączenie tych farm do sieci energetycznej. Niemniej z perspektywy decyzji o warunkach zabudowy właściwie tylko wymóg dotyczący zgodności z innymi przepisami, no to może na przykład na terenach prawnie chronionych, związanych z ochroną przyrody, być pewną trudnością. Poza tym otrzymanie takiej decyzji o warunkach zabudowy nie będzie stanowiło większego problemu, bo nawet ci sąsiedzi, którzy będą twierdzili, że to zmienia, przekształca teren sąsiedni w sposób może dla nich zaskakujący, będą pozbawieni możliwości odwołania się od tego, że jest naruszona zasada dobrego sąsiedztwa. Co więcej, te decyzje, które będą wydawane teraz, a zatem póki istnieje studium, czyli w najbliższych miesiącach, być może nawet w niektórych gminach do końca ustawowego dopuszczalnego terminu, będą decyzjami, jeżeli się uprawomocnią, bezterminowymi. To ograniczenie ważności decyzji o warunkach zabudowy będzie dotyczyło oczywiście decyzji wydawanych po wskazanym terminie. Co za tym idzie? Te decyzje, które teraz zostaną wydane, będą prawomocne i te farmy fotowoltaiczne na podstawie tych decyzji zliberalizowanych bardzo warunków będą mogły powstawać w kolejnych latach. Więc wydaje mi się, że mimo że jakby na pierwszy rzut oka wydaje się, że to plan miejscowy będzie wiodącym aktem do lokalizowania farm fotowoltaicznych, to po wgłębieniu się w regulacje ustawy nowelizującej w szczególności, inwestorzy chętniej zdecydowanie będą korzystać z instrumentu, jaki jest decyzja o warunkach zabudowy. I to rozwiązanie może być uznane za dosyć dyskusyjne o tyle, że gminy no, tracą instrument planistyczny. Oczywiście mogą tutaj plany miejscowe przygotowywać ku temu, aby takie rozlewanie się tych farm fotowoltaicznych po terenach wiejskich, na przykład w gminach szczególnie turystycznie zainteresowanych turystyką, no, gminy mogą w ramach tego własnego planistycznego być pozbawione tak naprawdę możliwości wykazania, że jednak to ta inwestycja, powstanie tej elektrowni fotowoltaicznej dla terenu nie pasuje, ponieważ z przepisów wynika, że decyzja o warunkach zabudowy musi być wydana. Zgodnie z przeważającym poglądem doktryny jest to decyzja związana. I jeszcze tutaj pani dyrektor wspominała o cechach planistycznych. Otóż w projekcie rozporządzenia dopuszcza się elektrownie wiatrowe i słoneczne w strefach otwartych. To jest problematyczne, dlatego że w strefie często takie farmy są ogrodzone, a strefa otwarta ma być strefą na przykład, gdzie ma być migracja zwierząt zapewniona. No to nie zostało okrojone, to znaczy wciąż nie ma przepisów, które by zabraniały w związku z tym grodzenia, co trochę podważa otwartość tej strefy. W sytuacji farm fotowoltaicznych nie ma tego problemu w przypadku elektrowni wiatrowych. W strefach infrastrukturalnych ale tylko fotowoltaika w strefach usługowych. To są tak zwane profile dodatkowe dla tych stref.
Zatem zacząłem od obrazka i nie przedłużając tego przyznanego mi kwadransu, pozostawiam z obrazem akurat inwestycji poczynionej w województwie warmińsko-mazurskim, który być może oddaje obraz tego, jak będzie wyglądała polska wieś już za parę lat. To, jak i czy te rozwiązania bardzo liberalne, bardzo przyspieszające, pożądany rozwój energii, czy też źródeł energii odnawialnej nie są przedobrzone w tym liberalizmie, to znaczy, czy nie dają jednak tym gminom możliwości ochrony pewnych terenów z uwagi na walory właśnie krajobrazowe, turystyczne, czy z innych powodów, to na pewno będzie przedmiotem dyskusji i doktryny prawa, i praktyków, i cieszę się, że właśnie dzisiejszego spotkania, ponieważ jest to okazja do przedstawienia i zarysowania tego wyzwania. Panie Przewodniczący, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za takie szerokie, kompleksowe ujęcie niniejszego zagadnienia. Widzę, że też jest już sprowokowana dyskusja na czacie na ten temat, także jak najbardziej może to być rozwijane. Przypominam państwu, że no tutaj te indywidualne pytania czy głosy w dyskusji dotyczące konkretnych wystąpień to właśnie proponuję przede wszystkim na czacie, bo czas nam powoli ucieka. Moja taka też refleksja już trochę tak na bazie OZE, że jedną ze słabości nowelizacji jest brak całościowego, kompleksowego podejścia do wyzwań klimatycznych. No, planowanie przestrzenne, instrumenty muszą na to odpowiadać. Mamy oczywiście indywidualne przypadki, w tym te przedstawione przez pana doktora, ale to zdecydowanie wciąż za mało, tak, w stosunku do tego, co powinno się dziać. Ale to oczywiście będzie jeszcze na pewno okazja, żeby te rzeczy rozwijać. Jeszcze raz bardzo dziękuję. I zapraszam przedostatnią dzisiaj prelegentkę, panią doktor Joannę Dziedzic-Bukowską. Pani doktor, pani mecenas również jest wiceprzewodniczącą zespołu prawno-urbanistycznego, jest bardzo aktywna w zakresie również analizy aktualnej reformy, też różnych szczegółów dotyczących prawa planowania przestrzennego. I pani doktor przedstawi zmiany dotyczące decyzji o warunkach zabudowy. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie. Już za chwileczkę tylko uruchomię prezentację. Dobrze. Widzimy. Widzimy, dobrze. Tylko sobie tutaj czat włączę. Proszę Państwa, przede wszystkim bardzo dziękuję za dzisiejsze zaproszenie, za możliwość podzielenia się informacjami, wiedzą dotyczącą właśnie tych nowych zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast rzeczywiście ze względu na ograniczenia czasowe i taką obietnicę, jaką złożyliśmy panu profesorowi, że gdzieś tam nie będziemy tutaj przeciągać. Przedstawione przeze mnie regulacje są tymi jakby najważniejszymi, które rzeczywiście trzeba mieć na uwadze, analizować i z którymi dzisiaj z Państwem się chciałam podzielić. Nie będzie to być może kompleksowe przedstawienie wszystkich nowych zasad dotyczących warunków dawania decyzji o warunkach zabudowy, no ale na pewno te najważniejsze. Dobrze. Mam jakiś problem? O, jest dobrze. Proszę Państwa, dzisiaj już wiele rzeczy usłyszeliśmy na temat powiązań, jakie będą jakby na nowo wprowadzone i o tych głównych celach związanych z reformą planowania przestrzennego. I na pewno poza tym nowym instrumentem, takim ważnym, który pojawia nam się w systemie planowania przestrzennego, planie ogólnym, to drugą taką rzeczywiście takim rewolucyjną, można by powiedzieć, zmianą jest powiązanie decyzji o warunkach zabudowy z tym rzeczywiście nowym instrumentem. Bo to, co ustawodawca nie tylko dostrzegł, no to było rzeczywiście ta niewystarczająca rola studiów uwarunkowań, które funkcjonowały, a no w żaden sposób nie wiązały na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Wiemy, że na tym etapie jest ten odrębny porządek planistyczny, nazywany przez naukowców tak zwanym państwowym. I tutaj w oparciu o konkretną normę, w tym artykuł 61, były analizowane przesłanki do wydania decyzji o warunkach zabudowy. W żaden sposób jakby ten instrument no, nie był powiązany z polityką przestrzenną gminy wyrażoną w studium. I wiemy,
że z tego powodu no, powstawały różne problemy, między innymi niekontrolowane rozlewanie się zabudowy i temu ma między innymi służyć reforma, aby tak powiązać akty planowania przestrzennego z aktami wykonawczymi, żeby jednak no, uspójnić jakby cały nasz system planistyczny. I temu między innymi ma służyć zgodność decyzji o warunkach zabudowy z planem miejscowym i możliwość jej wydawania rzeczywiście tylko i wyłącznie na obszarach uzupełnienia zabudowy wskazanych w planie ogólnym. Zaczynając od tego, jak rozumieć ową zgodność decyzji o warunkach zabudowy z planem ogólnym. Bo trzeba pamiętać, że oczywiście my zostajemy na starych zasadach wyznaczania obszaru analizowanego i przeprowadzenia całej analizy urbanistycznej, gdzie będziemy analizować jakby to najbliższe sąsiedztwo i te parametry, które nam wynikają z tych znajdujących się w ramach obszaru, za chwilę powiem, nowo wyznaczonego na nowych zasadach sąsiedztwa, ale to, co jest właśnie istotne, że my nie możemy zapominać, że to związanie istnieje jakby na tym podstawowym poziomie, a mianowicie zgodność z planem ogólnym przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy przede wszystkim będzie się wiązała z ustaleniem tak funkcji zabudowy zgodnej z profilem funkcjonalnym dla danej strefy planistycznej. W związku z tym już na etapie sporządzania analizy nie będziemy musieli jak gdyby tutaj wykazywać czy analizować tej przesłanki kontynuacji funkcji, bo w tym przypadku musimy się odwoływać do profilu funkcjonalnego dla danej strefy planistycznej określonej w planie ogólnym. Kolejna rzecz, która będzie nas wiązała przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, to jest to, w jaki sposób to zagospodarowanie będzie się zmieniało i czy rzeczywiście ono będzie spójne z tym przewidzianym w planie miejscowym. I w tym zakresie ustawodawca wskazuje w artykule 53, że ten sposób zagospodarowania musi być jakby zgodny w zakresie po pierwsze tych najważniejszych wskaźników, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszego niż właśnie ten minimalny udział określony dla strefy planistycznej obejmującej teren, a w przypadku, gdy będziemy decydować i wydawać decyzję o warunkach zabudowy dla obszaru zabudowy śródmiejskiej, nie mniejszego niż 2/3 tego minimalnego udziału powierzchni biologicznej czynnej określonego dla strefy planistycznej obejmującej teren. Kolejny wskaźnik, który też nie możemy przekroczyć, to jest maksymalna nadziemna intensywność zabudowy, nie większa niż ta maksymalna nadziemna intensywność zabudowy określona dla strefy planistycznej obejmującej dany teren. Również parametr w zakresie wysokości zabudowy czy udziału powierzchni zabudowy nie może być większy niż te parametry określone w sposób maksymalny tak, dla danej strefy planistycznej. Zgodność wydania decyzji o warunkach zabudowy z planem ogólnym również oznacza spełnienie gminnych standardów dostępności infrastruktury społecznej, jeżeli gmina takowe w planie ogólnym przyjmie. Warto przypomnieć, że gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej są tym fakultatywnym elementem planu ogólnego, ale jeżeli gmina rzeczywiście uzna, że na swoim obszarze czy na części terenu gminy, bo tutaj trzeba pamiętać, że ten standard będzie mógł być zróżnicowany i różnie uregulowany od sytuacji, że w ogóle gmina go nie przyjmie, poprzez przyjęcie go w różnych jakby wartościach, to wtedy jak najbardziej ten gminny standard dostępności infrastruktury społecznej będzie wiązał również przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Zatem pomimo, że przykładowo dana inwestycja wypełni wszystkie przesłanki dotyczące dobrego sąsiedztwa, dostępu do drogi publicznej, zgodności z przepisami odrębnymi, ale jeżeli okazałoby się, że plan ogólny dla tej gminy wprowadza te standardy i na tym terenie ten standard obowiązuje, jeżeli chodzi na przykład o dostęp do szkoły podstawowej czy obszaru ogólnodostępnego obszaru zieleni publicznej, przy czym trzeba też pamiętać, że ten standard może być rozszerzony również na inne elementy, to wtedy przy wydaniu decyzji o warunkach zabudowy no również urzędnik, który tę decyzję będzie wydawał, musi przeanalizować, czy rzeczywiście
odnosi się do zabudowy mieszkaniowej, to warto podkreślić. Ta decyzja o warunkach zabudowy będzie mogła być wydana, jeżeli każda działka ewidencyjna na terenie inwestycji będzie spełniała ten gminny standard dostępności infrastruktury społecznej poprzez dostęp do obiektów infrastruktury oraz drogi dojścia istniejące w dniu wydania tej decyzji. O tym już dzisiaj była mowa, ale warto jeszcze raz to podkreślić, że ten standard będzie wiązał zarówno w planie miejscowym, jak i przy ustalaniu decyzji o warunkach zabudowy, z tym zastrzeżeniem, że w momencie wydania decyzji o warunkach zabudowy trzeba się jak gdyby wykazać, że na dzień wydania decyzji tak, ten standard jest spełniony. Więc tutaj powstaje nam jako dodatkowa nowa przesłanka, która musi być spełniona, aby tą decyzję rzeczywiście można było pozytywnie wydać. I tutaj jakby zobrazowałam na slajdzie tą nową treść naszego artykułu 61 ustęp 1 punkt 1, gdzie ustawodawca wykreśla to słowo funkcji z racji tego, że trzeba będzie tą zgodność z planem ogólnym w tym zakresie spełnić. No i dodaje nam nowy ustęp 1a, który mówi, że rzeczywiście decyzję będzie można uzyskać tylko, gdy teren jest położony na obszarze uzupełnienia zabudowy. Proszę Państwa, ustawodawca wprowadza pewne wyjątki od tej takiej nowej zasadniczej regulacji, więc trzeba o nich również pamiętać. Jeżeli chodzi o to bycie w obszarze uzupełnienia zabudowy, tego wymogu nie stosuje się, jeżeli zmiana zagospodarowania terenu dotyczy czegoś innego niż budowa obiektu budowlanego, czy też dotyczy odbudowy, rozbudowy czy nadbudowy. W tych przypadkach możemy wnioskować o WZ-kę, która gdzieś tam dotyczy terenu poza tym obszarem uzupełnienia zabudowy. Również tutaj odniesienie się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach, które były w starych planach przeznaczonych, miejscowych przeznaczone na ten cel, również będzie zwalniało z tego wymogu bycia w obszarze uzupełnienia zabudowy. W ustępie trzecim ustawodawca również wskazał katalog jakby rodzaju przedsięwzięć, które z tego wymogu zostały zwolnione. I dotyczy ten katalog m.in. takich przedsięwzięć jak linie kolejowe, drogi, lotniska, obiekty liniowe, urządzenie infrastruktury technicznej, odnawialne źródła energii, urządzenia wodne, stacje paliw, ogólnodostępne stacje ładowania, obiekty takie gospodarcze mniejsze do powierzchni 35 metrów przeznaczone na cele gospodarki rolnej w ramach istniejącego gospodarstwa rolnego, tereny do zalesienia, obiekty budowlane przeznaczone do gospodarki leśnej, czy takie przedsięwzięcia jak pole biwakowe, wieże widokowe, kładki, szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne, czy miejsca widokowe oraz parkingi służące obsłudze turystyki. Również ważnym przypadkiem zwolnienia z tego bycia w obszarze uzupełnienia zabudowy są sytuacje, w których dochodzi do takich okoliczności, że dana nieruchomość jest wywłaszczana i w tym przypadku rzeczywiście ustawodawca chcąc wyjść naprzeciw, żeby tutaj ta osoba mogła taką decyzję o warunkach zabudowy na przykład na nowy dom czy nowy, odbudowę tego domu dostać, zostały uregulowane takie właśnie przypadki. W przypadku wywłaszczenia nieruchomości lub jej części ta decyzja o warunkach zabudowy dotycząca właśnie odtworzenia obiektu budowlanego o wymiarach i funkcjach obiektu wywłaszczonego, więc tutaj to ma dotyczyć takiego odtworzenia i co warto podkreślenia, na nieruchomości sąsiedniej lub części nieruchomości, która nie została wywłaszczona, również nie będzie musiała spełniać tego warunku bycia w obszarze zabudowym, uzupełnienia zabudowy czy zgodności z planem miejscowym. Więc to też jest taki ważny przypadek, o którym należy pamiętać. Wśród nowych zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy zmianie ulega określenie obszaru analizowanego. Wiemy, że na tle różnych stanów faktycznych, różnego orzecznictwa doszło poniekąd do innego rozumienia tego obszaru analizowanego niż pierwotnie ustawodawca zakładał, wobec braku jakby tego górnego pułapu wyznaczenia tego obszaru. I w tym momencie ten przepis artykułu 61 ust. 5a mówi nam już wyraźnie, że ten obszar analizowany będzie wyznaczany w odległości równej trzykrotności szerokości frontu terenu, nie mniejszy niż 50 metrów oraz nie większy niż 200 metrów
I co ważne, też zmienia się pojęcie frontu terenu. Przez front terenu należy rozumieć nie tę część działki, która przylega już nie tylko do drogi publicznej czy drogi wewnętrznej, ale również do granicy z działką obciążoną służebnością drogową. Czyli tam, gdzie mamy to sąsiedztwo z działką, na której rzeczywiście jest ustanowiona ta droga konieczna, również tą część terenu będziemy mogli traktować jako front terenu i od tego frontu wyznaczać ten obszar analizowany. No wydaje się, że ta nowa regulacja jest szalenie istotna, bardzo potrzebna, zmniejszy tutaj pole do jakichś takich interpretacji i ją jako bardzo pozytywną należy ocenić. To proszę Państwa, co również się zmienia, to ustawodawca nieznacznie zmienił wskaźniki, które gdzieś tam będziemy tutaj ustalać w ramach wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Przy czym warto podkreślić, że w tym zakresie musi się również zmienić rozporządzenie, bo aktualne rozporządzenie tych nie przewiduje wszystkich już wymienionych jako obligatoryjnych wskaźników. Tutaj miejmy nadzieję, że to rozporządzenie zostanie wydane dosyć szybko. Ustawodawca jakby zakreślił sobie termin 36 miesięcy, no, na dobrą sprawę. Te nowe zasady będziemy już niedługo stosować, więc na pewno też to rozporządzenie powinno być w miarę sprawnie wydane. Z do nowych wskaźników pojawiało nam się tutaj, i o tym dzisiaj była mowa, że ustawodawca przechodzi jakby z tego parametru intensywności zabudowy na ten ważniejszy parametr maksymalnej i minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy. Czyli oprócz linii zabudowy, które były wyznaczane, udziału powierzchni zabudowy, szerokości elewacji frontowej, wysokości zabudowy, geometrii dachu, pojawia nam się jeszcze dodatkowo minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej i minimalna liczba miejsc do parkowania. Wiemy, że te parametry, dwa ostatnie, które wymieniłam, one już czasami w WZ-kach były wyznaczane. To było pewnego rodzaju takie swobodne działanie gminy. Jak one zostały wyznaczane, oczywiście wiązały następnie na kolejnych etapach inwestycyjnych. W tym momencie one będą tymi obligatoryjnymi wskaźnikami, które będą się musiały znaleźć w decyzji o warunkach zabudowy. Też o tym była już dzisiaj mowa, ale warto jeszcze raz to podkreślić, że to, co istotnie nam się zmienia, to wprowadzenie pewnej terminowości, okresowości decyzji o warunkach zabudowy. To nie stanie się tak szybko i tutaj nie chodzi o to, żeby gnać z tymi wnioskami do wejścia w życie ustawy, bo tutaj ustawodawca przewidział w przepisach przejściowych wydłużenie trochę tego terminu. A zatem co do zasady decyzje o warunkach zabudowy będą już właśnie obowiązywały i wygasały po upływie 5 lat od dnia, w których się stały prawomocne. I tutaj też trzeba pamiętać, że prawomocne to nie to samo, co ostateczne, że do tego jakby procesu uprawomocnienia trzeba jakby spełnić więcej przesłanek i to warto podkreślać, żeby gdzieś tam o tym pamiętać. No i co istotne, że chodzi o te wszystkie decyzje, które muszą się uprawomocnić jak gdyby do dnia 1 stycznia 2026 roku. I te, które się zdążą, można powiedzieć, do końca 2025 roku uprawomocnić, to te decyzje, pomimo że zostaną wydane już po wejściu w życie nowelizacji, one jeszcze będą bezterminowe. Natomiast od dnia 1 stycznia 2026 roku decyzje, które nie udało się uprawomocnić, czy będą dopiero wydawane decyzje o warunkach zabudowy, one już będą miały ten charakter czasowy. Zmieniają się również zasady dotyczące przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej zabudowy zagrodowej. No, ze swojej praktyki, ale nie tylko, gdyby wiem, że trochę ta instytucja decyzji o warunkach zabudowy na zabudowę zagrodową była wykorzystywana, bo wiemy, że to uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy dla tego rodzaju inwestycji podlega trochę innym prawom, między innymi zwolniona jest z tej zasady dobrego sąsiedztwa. I do tej pory jak gdyby uzyskiwanie tej decyzji o warunkach zabudowy było obwarowane dodatkowymi wymogami, natomiast już przy jej przeniesieniu tych wymogów ustawodawca nie wskazywał, co doprowadzało do jakichś nadużyć na tym tle. Teraz to się zmienia i w przypadku, gdy ta decyzja o warunkach zabudowy będzie przenoszona, taki wniosek zostanie złożony, organ będzie zobowiązany zbadać, czy rzeczywiście ta osoba, na której rzecz będzie decyzja przenoszona, no też wypełnia te przesłanki zarówno bycia rolnikiem, posiadania gospodarstwa rolnego od powierzchni w danej gminie, więc te przesłanki są również badane, będą również badane przy przeniesieniu tej decyzji o warunkach
zabudowy. Dwa słowa jeszcze może, proszę Państwa, o karach i o samym postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Wiemy, że za nieterminowe wydanie decyzji o warunkach zabudowy, no osoba, której taką decyzję wydano, może zwrócić się o ustanowienie kary. To, co się nam zmienia, to kary te będą uiszczane od postanowień, które stały się ostateczne, więc tutaj one się będą musiały ostatecznie, żeby można te kary już rzeczywiście organ był zobowiązany płacić. To, co ważne, wcześniej tego nie było, konieczny jest w tym zakresie wniosek, tak, żądanie wymierzenia takiej kary złożone w terminie 14 dni, aby do takiego wymierzenia doszło. Proszę Państwa, dużą zmianą, bardzo wydaje mi się pomagającą w procedowaniu decyzji o warunkach zabudowy, szczególnie tych, które posiadają wiele stron postępowania, a tak się zdarza, bo wiemy, że na tym etapie no, nie ma tego zawężenia kręgu stron, ono jest nieznacznie ten krąg stron jest dosyć rozległy względem tego, co jest na etapie pozwolenia na budowę. No, zdarzają się trudności zarówno w ustalaniu praw do nieruchomości, tytułu prawnego, jak i adresu osób, które uczestniczą w tym postępowaniu. I tutaj jakby na zasadach specustaw, tych rozwiązań, które w nich obowiązują, ustawodawca uznał, że te regulacje również przeniesie do postępowania dotyczącego wydania decyzji i lokalizacyjnej decyzji o warunkach zabudowy, jeśli będę mówiła o tych, które odnoszą się stricte do decyzji o warunkach zabudowy. I tutaj pojawia nam się nowa treść artykułu 53, w którym ustawodawca wskazał, że prawa rzeczowe do nieruchomości oraz dane dotyczące osób, których te prawa przysługują, będzie można ustalać już na podstawie nie tylko księgi wieczystej, ewidencji gruntów i budynków, ale również innych dokumentów, jak zbiory dokumentów, czy też innych urzędowych dokumentów gdzieś tam znanych organowi z urzędu przykładowo. Więc ten krąg, jakby katalog dokumentów, z których możemy ustalić to prawo, jest szerszy, a tym samym no, łatwiej być może dojdzie do ustalenia tych okoliczności. Również w zakresie adresów osób też ustawodawca dał możliwość ustalenia tych kwestii na podstawie wręcz, jak to wskazuje, wszelkich okoliczności. No, rodzi to pewne wątpliwości, zapytania. Już słyszę takie pytania ze strony najbardziej zainteresowanych, czy tych, którzy procedują te WZ-ki, czy jeżeli inwestor będzie miał jakąś wiedzę o adresie, a nie do końca jest sprawdzi, czy ten adres aktualny, ale poda urzędnikowi, czy to będzie wiązało w ramach doręczenia, jest za takie doręczenie, będzie uznawane takie doręczenie za skuteczne. No taki przepis rzeczywiście został wprowadzony, że ustalenie adresów osób będzie możliwe na podstawie wszelkich okoliczności. W tym przypadku doręczenie uznane zostanie za skuteczne. I kolejna rzecz w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresatów adresów właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Takie zawiadomienia do tych osób dokonują się w sposób określony w trybie artykułu 49, czyli publicznego obwieszczenia i wtedy też wiemy, że ten skutek jakby przekazania tej informacji jest łatwiejszy i szybszy. Podsumowując, proszę Państwa, też reżimy, które będą obowiązywały, bo trzeba pamiętać, że no ustawa za chwilę wchodzi, za kilka dni, ale jakby te zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy nie od samego początku będą wiązały nas wszystkie nowe, łącznie z tymi bardzo ważnymi, nowymi elementami bycia poprzez uzupełnienia zabudowy, czy też nowego wyznaczania obszaru analizowanego. Tu ustawodawca chce stopniowo te regulacje wprowadzać i głównie uzależnia je od tego, czy na danym terenie rzeczywiście utraciły moc już studia. Przy czym też warto jeszcze raz podkreślić, że ten moment utraty studiów to może być różnym momentem, tak? To maksymalnie może być ten moment koniec grudnia 2025 roku, ale jeżeli gmina posiada już takie możliwości, jest zinformatyzowana, scyfryzowana, te plany ogólne mogą pojawić się wcześniej, a tym samym studia mogą utracić moc wcześniej. Więc tutaj jakby trzeba za każdym razem pamiętać, że te reżimy są bardzo uzależnione od utraty mocy studiów, który to moment może być różny tak naprawdę. Ale co do zasady, jeżeli chodzi o procedowanie tych wszystkich postępowań, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowelizacji, to tutaj rzeczywiście będą te procedury prowadzone na całkowicie starych zasadach. Również niewiele się zmienia, a przynajmniej nie te istotne rzeczy, do tych procedur, które zostaną wprawdzie zainicjowane już po wejściu w życie naszej nowelizacji, ale właśnie do momentu utraty mocy studium. I tutaj ten nowy wymóg bycia w obszarze uzupełnienia zabudowy, czy właśnie zgodności z planem miejscowym, jeszcze dopóki
studium nie utraci moc, plan ogólny oczywiście, z planem ogólnym, przepraszam, nie wejdzie, nie będzie to badane, więc można powiedzieć, co do zasady, będziemy mieć również stosowane dotychczasowe przepisy, poza tymi odnoszącymi się chociażby właśnie do tych zasad wydawania WZ-ek, ustalania adresów, czy niewielkich zmian dotyczących organów opiniujących czy uzgadniających oraz tych nowych kilku wskaźników, jakie pojawią nam się w decyzji o warunkach zabudowy. No i ten trzeci reżim, który nam powstanie właśnie już po utracie mocy studium, to jest będzie po wejściu w życie planu ogólnego, no wtedy te decyzje o warunkach zabudowy rzeczywiście będą mogły być wydane tylko i wyłącznie wtedy, gdy w danej gminie będzie obowiązywał plan ogólny, no i on w swoich ustaleniach będzie zawierał te obszary uzupełnienia zabudowy, nasza nieruchomość w takim obszarze się znajdzie. Także dziękuję za uwagę, dosyć może skrótowo, ale dzisiaj nie mamy tak wiele czasu. Myślę, że najważniejsze zasady dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy udało mi się Państwu przekazać. Dziękuję bardzo Pani Mecenas. Jednocześnie zachęcam do zapoznawania się z publikacjami Pani Mecenas, wypowiedziami też w prasie. Też Pani Mecenas odgrywa wiodącą rolę przy takim komentarzu książkowym dotyczącym planowania przestrzennego, który niedługo zostanie wydany, więc na pewno wiele rzeczy również dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, w których rzeczywiście część zmian wynika z wprowadzenia planu ogólnego, ale też jest osobna część i to warto podkreślać, będzie to kontynuowane. Szanowni Państwo, odnośnie czatu jeszcze pozwolę sobie zwrócić uwagę, jest zamieszczone i zapewne jeszcze raz będzie zamieszczone teraz, żeby wszyscy zainteresowani mogli dostrzec ogłoszenie o kongresie Open Eyes Economy. To też będzie w formule stacjonarnej, jak i online 21-22 listopada. Uczestnicy naszego posiedzenia też po przedstawieniu pewnych kodów, które będą dostępne, będą mieli zniżkę, jeśli chodzi o dostępność w ramach tego wydarzenia. I myślę, że w tym zakresie też część zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym będzie podejmowana w ramach kongresu. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, zachęcam, żeby spojrzeć na czat. Jednocześnie jeszcze jedna prośba organizacyjna, bo tak jak wspomniałem, takie pytania bardziej dotyczące konkretnych przepisów, stosowania konkretnych norm również są zawierane na czacie. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa po ostatnim wystąpieniu, bo teraz będzie już ostatnie wystąpienie, będzie chciał no tutaj w ramach naszego spotkania publicznie wypowiedzieć się, też przedstawić jakąś swoją refleksję, to będzie taka możliwość, tylko gorąca prośba, żeby w trakcie ostatniego wystąpienia to zgłaszać na czacie. Czyli jeżeli ktoś już nie zdąży, no to ta możliwość się zamknie. No przepraszam, taką rolę Cerbera trochę muszę pełnić, ale teraz oczywiście jak najbardziej można się wpisywać. I to powiedziawszy, zapraszam ostatniego dzisiaj naszego prelegenta, którym jest pan doktor inżynier Robert Warsza. I pan doktor przedstawi takie wystąpienie wychodzące w przyszłość, gdyż podejmie próbę odniesienia nowych narzędzi planowania w gminie do najbliższych wyzwań najbliższego czasu, najbliższych nawet dekad. Pan doktor poza działalnością naukową ma doświadczenie praktyczne związane z pracą w mieście, więc na pewno przedstawi ciekawy punkt widzenia. Proszę bardzo. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Próbuję tutaj udostępnić ekran. Muszę mieć włączoną opcję udostępniania ekranu. Tak, to jeżeli możemy poprosić. Dobrze. Już. Czy wszystko widać, czy tak, prezentacja jest wyświetlana? Dobrze. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie jednak uszczegółowić temat nie tyle do wszystkich narzędzi planowania, tylko do planu ogólnego. Może z tego powodu, że i tak zakres wystąpienia jest długi, a pojawiło się tylko jedno rozporządzenie do planu ogólnego w tej chwili. Chciałbym, żebyśmy zanim przejdziemy do planu ogólnego, przez sekundkę zastanowili się nad tą drugą częścią tematu wystąpienia, czyli wyzwaniami najbliższych dekad. Co można rozumieć pod pojęciem wyzwań? Po pierwsze jest to to, z czym się mierzymy. Po drugie jest to, z czym chcemy się mierzyć, bo na przykład mamy takie aspiracje. Po trzecie jest to to, z czym się będziemy mierzyć, chociaż nawet byśmy nie chcieli się z tym mierzyć.
Jednym słowem, dobry i rozsądny system powinien diagnozować wyzwania, a następnie na ich bazie budować pewne cele, które należy rozwiązać w planowaniu. Jest to chyba rzecz stosunkowo oczywista. Więc jeżeli byśmy sobie przyrównali przez te najbliższe 15 minut narzędzia, które dostarcza nam plan ogólny do współczesnych wyzwań i w ten sposób porównali, będziemy wiedzieli, czy jesteśmy w dobrej drodze do rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych, którym powinno służyć planowanie. No bo oczywiście możemy też wyjść z założenia, że planowanie zajmuje się samym sobą, czyli planowaniem, czyli robienie planów jest dla robienia planów, chociaż jest to mało optymalne rozwiązanie społeczne. Jeżeli byśmy więc popatrzyli na pierwszą część, na wyzwanie, sposób po prawej części ekranu mają Państwo wyzwania, które pojawiły się w Krajowej Polityce Miejskiej. Ja na potrzeby mojej prezentacji pozwoliłem sobie stworzyć alternatywną grupę tych wyzwań, dzieląc je jednocześnie na pewne trzy kategorie. Wyzwania przeszłe to będą niebieskie, wyzwania współczesne czerwone, wyzwania przyszłe zielone. I ja rozumiem, że nie są to grupy tematów, które się dla tych przeszłych na przykład skończyły, tylko one głównie nas zajmowały w przeszłości. Może je rozwiązaliśmy, może je nie rozwiązaliśmy. One z pewnością będą obciążały naszą teraźniejszą i przyszłość. Może pojawiają się elementy, które w wyzwaniach nie brzmią tak sexy jak te zielone, które można byłoby powiedzieć, że transformacja zielona brzmi bardziej niż budowa i modernizacja systemu komunikacyjnego, ale jakbyśmy stanęli w prawdzie i zastanowili się, na co wydajemy najwięcej pieniędzy, to nadal będzie to lanie asfaltu i lanie betonu. Z drugiej strony mamy narzędzia planu ogólnego, które zostały sprecyzowane zarówno w ustawie i doprecyzowane w rozporządzeniu. Zestaw narzędzi jest stosunkowo skromny. Jest to bilans zapotrzebowania na nową zabudowę, gminne standardy urbanistyczne, które składają się z katalogu stref planistycznych oraz cztery wskaźniki i współczynniki. Pozostałe elementy, takie jak standardy dostępności infrastruktury społecznej, strefa uzupełnienia zabudowy czy strefa śródmiejska, są fakultatywne. Idźmy więc do pierwszego naszego wyzwania. Zanim jeszcze zacznę to omawiać, muszę się odwołać do pewnego elementu, który się pojawi na koniec. To jest, czy pewnych rozwiązań, których nie ma w planie ogólnym, a które się mają pojawić, powiedzmy, w strategii rozwoju, czy można tam oczekiwać albo w planach szczegółowych, albo w procesie inwestycyjnym. Tutaj wejdę w małą polemikę z tematem, o którym mówił pan Michał Ciesielski, pan doktor Michał Ciesielski, mówiąc, że bardzo dużo rzeczy, których nie będzie w planowaniu, pojawi się w strategii. W tym względzie mam pewnego rodzaju wątpliwości, bo czy nie powielamy systemu, który nas zawiódł? Proszę zauważyć, że bardzo dużo rzeczy mieliśmy w studiach. Ale niska ranga studium, ponieważ nie była ona planem miejscowym, powodowało, że zupełnie z tej wiedzy nie byliśmy w stanie skorzystać. Czyli główną zaletą nowej zmiany jest to, że plan ogólny jest planem, że jest prawem miejscowym i że jest zbrojnym ramieniem pewnych decyzji planistycznych, których strategia nie będzie. Więc powiedzenie, że to wszystko będzie w strategii, jest powielaniem tego samego błędu, odwołującego się do nieskuteczności tego systemu. Jednocześnie można byłoby się zastanowić, czy pewne rzeczy w planach, które należy zrobić do 26, będą już w strategiach, które należy zrobić po roku 26. Pierwszym elementem z tych wyzwań przeszłych oczywiście jest budowa i modernizacja systemu komunikacyjnego i budowa i modernizacja sieciowego układu infrastrukturalnego. Oba pojawiają się w postaci stref, ale tak naprawdę proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o komunikację, to są tylko tereny autostrad i dróg ekspresowych i żadnej innej komunikacji nie ma. Będą to pierwsze od stu kilkudziesięciu, kilkunastu lat dla Łodzi. Pierwszy plan powstawał w czasie I wojny światowej, który nie będzie zawierał tej treści. To znaczy większość gmin nie będzie miała żadnej drogi w planach. Jednocześnie równie w sposób taki
upośledzony została potraktowana infrastruktura. Jest co prawda teren infrastruktury, ale dotyczy ustaleń obszarowych jako strefa. W narzędziach nie mamy ustaleń o charakterze liniowym. W związku z tym to, co jest immanentną cechą układów infrastrukturalnych, czyli liniowość, nie pojawi się w ogóle w elementach ustalających w planie. Czyli to, na co wydawaliśmy, wydajemy i będziemy wydawać najwięcej pieniędzy, w ogóle będzie nieobecne w planowaniu. Wyzwanie numer dwa. No, ja bym powiedział, że z teraźniejszych, chociaż rozmawiamy już o tym na tyle długo, że można byłoby powiedzieć, że nawet przeszłych. Suburbanizacja, chaotyczna urbanizacja i system przestrzenny gmin nieadekwatny do sytuacji demograficznej. W tym względzie ustawa daje nam dwa narzędzia, czyli bilans zapotrzebowania na nową zabudowę oraz chłonność terenów niezabudowanych w strefach planistycznych oraz gminne standardy dostępności do infrastruktury społecznej, które jednak przez swoją fakultatywność ja pozwolę sobie zlekceważyć. Ustawa zarówno w swojej treści mówi, jak to należy wykonywać. Pierwsze w tym bilansie idą obecne plany miejscowe, tereny wyznaczone w obecnych planach miejscowych, potem tereny uzupełnienia zabudowy, dopiero potem inne tereny. To wszystko porównuje się z bilansem, którego sprecyzowano w rozporządzeniu. Ja pozwolę sobie w tej chwili dokonać pewnych prezentacji, obliczeń, jak co wynika z tych wszystkich wzorów. Jeżeli Państwo zobaczą sobie... Jeżeli możemy prosić o sprawdzenie, czy nie jest wyciszone, bo tutaj ktoś ewidentnie... Pan Krzysztof, świetnie. O dobrze. Jeżeli popatrzymy sobie na te wzory i podstawimy do nich wartości, traktując Polskę jako gminę, no bo przecież równie dobrze możemy odliczyć, jakie jest to zapotrzebowanie na nową zabudowę dla Polski. I następnie podstawimy wszystkie dane, czyli tam, że będzie nas za 20 lat 35 milionów, że w tej chwili jest no, taka duża tutaj liczba w tych metrów kwadratowych, następnie, że jest 40 osób metrów kwadratowych na jednego mieszkańca, pomimo tego, że teraz jest 31, no, ale odnosimy się do sytuacji przyszłej. Wychodzi na to, że tego zapotrzebowania na nową zabudowę jest dla 5,7 miliona osób. Ustawa dodatkowo mówi, z tą liczbą, którą uzyskałeś, możesz zrobić, że nie plus minus 30% i nie możesz zrobić mniej niż 4 miliony i nie więcej niż 7,4 miliona nowej zabudowy. Czy 7,4 miliona to jest dużo? No, w Bułgarii mieszka 6,5 miliona, w Danii 5,9, w Słowacji 5,4. Jednocześnie druga gwiazdeczka, jakieś niecałe dwa tygodnie temu GUS przyznał oficjalnie, że Polska weszła w okres kryzysu demograficznego, a my potrzebujemy nowej zabudowy dla 7,5 miliona mieszkańców. Czy ten bilans jest problemem? Myślę, że nie takim jak konsekwencje innych elementów związanych z tymi przepisami, które zostały uchwalone. Ponieważ jeżeli byśmy się zastanowili, co nam każe ustawa i w jaki sposób kształtować układ przestrzenny gmin i czy gmina tak naprawdę ma swobodę w kształtowaniu tego układu przestrzennego, tego układu osadniczego. No tutaj można by było rzeczywiście podjąć dyskusję, że jeżeli mamy na samym początku wziąć miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i obszary wyznaczone w tych planach, później wziąć strefę uzupełnienia zabudowy i dopiero jeżeli zostaje nam coś z bilansu, to możemy kształtować to, co byśmy chcieli. To znaczy, że podstawowe pytanie, czy wizja i wyzwania przyszłości, które byśmy na przykład zdefiniowali w strategii, będą tym, co będzie kształtować układ osadniczy, czy pewna scheda przeszłości i czy da się ją rozwiązywać. Jeżeli byśmy popatrzyli, w jaki sposób wygląda nasze planowanie. Ja się osobiście tym zajmowałem pewną próbą liczenia tych zjawisk, kwantyfikowania w swoich pracach wcześniejszych. Jeżeli byśmy popatrzyli, to dobrze zdefiniowanym zjawiskiem jest nadpodaż terenów budowlanych. Z tego powodu ustawodawca w roku 2015 nakazał dokonywać bilanse w studiach. Oczywiście wchodzimy w nowy system ze schedą starego, ponieważ to wszystko, co Państwo tutaj widzą, a to niebieskim jest pokazana istniejąca zabudowa na tle możliwości wyznaczonych w plan. To, co teraz wszystko, to, co jest w planach i co
zostało poczynione jako błąd na przestrzeni ostatnich 30 lat, powiedzmy, no niecałych 30, 94, co zostało po 94 roku, to obowiązuje. To znaczy, że mamy to przenieść do przyszłości. Marne rozwiązanie. Czy jednocześnie sama ustawa pomaga w jakiś sposób wyjść samorządom z tego pata złych decyzji? W żaden sposób. Nawet nakazuje wyznaczać to jak w pierwszej kolejności. Drugim elementem jest wyznaczanie obszarów uzupełnienia zabudowy w celu koncentracji, walki z suburbanizacją. Ale proszę zobaczyć, czy my w ogóle o dobrych zjawiskach mówimy. Bo jeżeli popatrzymy sobie, czy układy na świecie są skoncentrowane czy zdekoncentrowane, to jeżeli tutaj mamy Leeds w Anglii, tutaj mamy Stuttgart, proszę bardzo, tutaj Frankfurt, to tak naprawdę mamy do czynienia z układami zdekoncentrowanymi, ale jeżeli patrzą Państwo teraz na szczegóły, to skoncentrowanymi w swojej masie. Jednocześnie więc należałoby, wprowadzając jakiekolwiek narzędzia, zastanowić się, jaka jest natura naszych elementów zagospodarowania. A charakteryzuje ją po prostu nie suburbanizacja, która jest modelem rozwojowym państw zachodnich, po prostu oni stwierdzają, że jak potrzebują nowych terenów, to je najpierw planują, potem je uzbrajają, a następnie dystrybuują, tylko tutaj to się dzieje w sposób chaotyczny, co jest elementem raczej nazywanym dezurbanizacją. I teraz moje podstawowe pytanie. To w takim razie, jeżeli bilans, który może ma wykonać gmina, jest pochłaniany przez złe planowanie ostatnich 30 lat, a następnie z tego modelu zdezurbanizowanej przestrzeni należy wyznaczyć jeszcze od tych rozsianych, rozrzuconych domów strefy uzupełnienia zabudowy, czyli tam po 50 metrów w każdą stronę, to znaczy, że tak naprawdę nowy system jest propagacją błędów i chaosu, które popełniliśmy. Bez możliwości, tak jak przed sekundą rozmawialiśmy sobie, tak naprawdę tego powstrzymania. Oczywiście, powiedzą Państwo, można nie wyznaczać obszaru uzupełnienia zabudowy. Tak, bo mówi o tym artykuł 13a, że można nie wyznaczać, ale artykuł 61, gdzie formułowane są warunki dopuszczenia decyzji o warunkach zabudowy, mówi, że musi być to w obszarze uzupełnienia zabudowy. Wejdźmy do kolejnego wyzwania. 3. Rewitalizacja. Nie rozumiem, dlaczego w nowym bilansie mamy bilansować nowe tereny, nową zabudowę w terenach niezabudowanych. A jednocześnie od co najmniej dekady nie tylko rozmawiamy, ale i działamy w takim kontekście nastawionym na rewitalizację i reurbanizację. Czyli tak naprawdę na zastanawianie się, jak gospodarować zasobami już zurbanizowanymi, żeby je ulepszać. Oczywiście pewne elementy można przerzucić tutaj do strategii, ale czy w planie wytworzenie nadmiaru tak zwanego greenfieldu, czyli swobodnych, nieograniczonych możliwości rozwojowych tych niezabudowanych działek nie stoi w istej sprzeczności z procesami rewitalizacji i reurbanizacji? Czy nadal myślenie nie idzie w kierunku rozwoju ilościowego, a nie jakościowego, który jest charakterystyczny dla rewitalizacji? Nie potrafię zrozumieć, dlaczego bilans ten przestrzenno-demograficzny, zamiast szacować miasto, gminę, no, miasto takim, jakim ona jest, względem mieszkańców, którzy w niej mieszkają, odnosi się do bilansowania i liczenia niezabudowanych działek względem algorytmicznej nadpodaży mieszkańców, która wynika z liczby wstawionej w rozporządzenie. Wyzwanie kolejne. Zielona sieć, zielona transformacja. Pojawiają się pewne elementy zasygnalizowane, zwłaszcza w dokumentach strategicznych. Bardzo dużo miejsca tego jest poświęcone w polityce miejskiej. I czy tak naprawdę w planie ogólnym takie zadanie zostało postawione? Nastaw się właśnie na robienie tego. Nie. Pojawiają się, jeszcze wrócę. To jest kawałek Manchesteru. Bardzo ciekawa sytuacja, bo widzą Państwo, Anglicy do tego satysfakcjonującego stanu dochodzili bardzo długo. Najpierw pomiędzy pierwszą wojną a latami 30. stwierdzili, że zabudowa wstęgowa jest bardzo szkodliwa, czy wzdłuż dróg, a my ją zamierzamy w tej chwili nawet multiplikować.
wydając No Ribbon Act, potem po II wojnie światowej wprowadzali do planowania zadania wprowadzanie zielonych kręgów i elementów, które dziurawią miasto i stworzą z niego ekosystem. Brytyjczycy robili to w momencie, w którym wytop stali i wydobycie węgla było priorytetem i rozwojowym państw. W tej chwili mówimy o zielonej transformacji, a w naszym planowaniu ani krztyny o robieniu tego. Co prawda, to muszę stwierdzić, jest strefa zieleni rekreacji, jak każda z innych stref w katalogu stref planistycznych. W fakultatywnych standardach dostępności społecznej jest powiedziane, że parki mają, dostęp do parku ma być co 1500 metrów, czyli parki co 3000 metrów i że te parki mają mieć po 3 hektary. Ale szanowni państwo, ani z tego nie powstaje sieć, ani z tego nie powstaje holistyczna wizja budowania tego systemu. Na rysunku fragment studium miasta Łodzi, gdzie tutaj oprócz zastanawiając się właśnie jak budować sieć i wiedząc, że zwłaszcza w śródmieściach miast jest problem z przestrzenią, wykorzystywano do tego część dróg, które wyprofilowano pod względem funkcji, czyli czarne dla samochodów, niebieskie z priorytetem dla komunikacji zbiorowej, a zielone można po prostu przekształcać na pewne elementy łączące ekosystemy. No ale o czym my teraz mówimy? Ani myślenia o tym zieleni, ani tych dróg nie ma w tej chwili w planowaniu. Ostatnim wyzwaniem jest regeneracja energetyczna. To jest coś, co będzie z pewnością zajmowało nasze planowanie i nasze myśli w najbliższych dziesięcioleciach, bo po pierwsze zmieniają się ceny energii. Wydaje się, że konsument będzie musiał stać się prosumentem. Było wystąpienie odnośnie farm fotowoltaicznych. Ja tutaj pozwolę sobie państwu powiedzieć, że problemem naszym w tym względzie nie jest to, że mamy za mało farm fotowoltaicznych, bo w lipcu moc zainstalowanej fotowoltaiki w Polsce przekroczyła moc całej zainstalowanej w Afryce. Ale problemem jest sieć, magazynowanie i sposób spożytkowania tego. Więc pewne elementy, które są w ogóle nieujęte w naszym planowaniu. Jednocześnie, jeżeli sobie pomyślimy, że już zdecydowano, że będziemy wychodzić z samochodów spalinowych, no to pewne elementy związane z tym, że ta energia będzie musiała na przykład w przypadku samochodów elektrycznych płynąć w jakiś inny sposób i że trzeba będzie zbudować tak naprawdę drugą, alternatywną sieć, nie znajduje odzwierciedlenia w planistyce. No i to w takim razie to, co państwu mówiłem, czy pewnych przesądzeń na etapie planu ogólnego da się naprawić na etapie strategii rozwoju gmin. To jest pierwszy element, to jest to, co powiedziałem. Znowuż chcemy powielić system umieszczania informacji w czymś, co ma wyjątkowo niską rangę. Teraz z planów ogólnych wyrzucono pewne treści albo omijano pewne treści, o których tutaj mówiłem, pewne wyzwania, mówiąc kto to zrobi. To będzie czasochłonne. Jest problem z opracowaniem tego, ale czy nie będziemy mieli tego samego problemu czasochłonności i tego, kto to wykona w strategiach rozwoju gminy? Przecież to dokładnie jest przerzucanie piłeczki naszego problemu do innego ministerstwa. Kolejne pytanie, czy opracowanie takim, jakim jest plan ogólny, powinien być mniej szczegółowy niż o wiele bardziej szczegółowa, niż szersza strategia rozwoju? I który z tych dokumentów powinien być bardziej labilny? Raczej te wszystkie pytania są pytaniami retorycznymi. Teraz pytania, może w takim razie to, czego nie ma w planowaniu ogólnym, w planach ogólnych, naprawimy na etapie planów szczegółowych, planów miejscowych. No nie bardzo, no bo po pierwsze nie da się prowadzić polityki przestrzennej patrząc przez dziurkę od klucza na szczegół, czyli fragment 50 hektarów powiedzmy planu miejscowego, nie mając holistycznych rozwiązań. Bo cechą charakterystyczną planowania na poziomie ogólnogminnym jest budowanie układów i stawianie zadań do rozwiązania w planowaniu szczegółowym. Jeżeli tych zadań się nie zasygnalizuje, to nie wymagajmy, że ktoś na to wpadnie. Czy braku przesądzeń da się to umieścić w uzasadnieniu do planu ogólnego? Ja osobiście
podważam myślenie, że jeżeli coś zapiszemy, czy tam zamieścimy w uzasadnieniu do uchwały, to to będzie uzupełniało treść planu. Nie. To jest tak jakby fragment inwentaryzacji w tej chwili nie ujętej w planie miejscowym miał zmieniać treść planu miejscowego. Nie bardzo wierzę w takie rozwiązanie. I ostatni sposób myślenia, czyli może w takim razie nie umieszczajmy nic w planie miejscowym. Przyjdzie czas, będziemy mieli pieniądze, będziemy mieli ochotę, jakiś problem nadejdzie, może w takim razie rozwiążemy to, jak będziemy robili te inwestycje. No to jest w ogóle niezrozumienie, w jaki sposób funkcjonuje urbanistyka, w jaki sposób są tworzone struktury, że one nie powstają w latach, w dziesięcioleciach, ćwierćwieczach, półwieczach i że to spojrzenie chwilowe całkowicie różni się od spojrzenia docelowego. A przeznaczanie na przykład pewnych elementów i nierozwiązywanie pewnych kwestii później jest trudno odwracalne w procesach dalszych. Żeby Państwu to zobrazować, układ drogowy w Łodzi, zaprojektowany 100 lat temu, w latach 30. XX, prawie 100 lat temu, w latach 30. W latach 60. wyglądał tak, gdyby wtedy powiedziano w takiej filozofii, jak obecnie myślimy, a się rozwiąże, to nie powstałoby później to, konsekwencja lat 30., później to, następne dziesięciolecia, później to, a do zrobienia zostało nam to, co jest przerywane. To znaczy, że jeszcze dużo wody upłynie, zanim dopniemy pewną myśl, która została zasygnalizowana i niepodważona przez ostatnie 100 lat, a w tej chwili nie mamy w ogóle do tego narzędzi. Oczywiście pokazuje drogi. Równie dobrze możemy mówić o każdym rodzaju wyzwań, które podjąłem. Więc można byłoby się zastanowić, czy plan ogólny to jest właściwe narzędzie. Tak, świetne narzędzie. Dobrze, że wychodzimy, nie mówię to jako autor Studium Łodzi, czy współautor Studium Łodzi. Dobrze, że wychodzimy z systemu, w którym pewne informacje zapisywane w postaci dokumentów stanowić będą prawo. Tylko że akurat ten plan ogólny jest wyjątkowo słabo skalibrowany i koncentruje się na sobie. Ja rozumiem, zrobimy te plany, będziemy mieli wysokie pokrycie planistyczne i nie rozwiążemy naszych problemów ani teraźniejszych, ani przeszłych, ani teraźniejszych, ani przyszłych. Dziękuję Państwu za uwagę i tak naprawdę mam nadzieję, że nie mam racji. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie doktorze za bardzo ciekawe wystąpienie i wystąpienie też tak pokazujące również na czym polega idea przy okazji zespołu prawno-urbanistycznego, bo w moim przekonaniu pan doktor bardzo ciekawie nawiązywał właśnie z tej perspektywy urbanistycznej do prawa, ale też do tych tez, które były zawarte w poprzednich wystąpieniach. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, nie odnotowałem na czacie żadnego zgłoszenia, także myślę, że powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Chciałem po pierwsze podziękować naszym prelegentom. No, w moim przekonaniu potwierdzili, bo to już było oczywiste, swój profesjonalizm i przygotowanie do poszczególnych tematów, a jednocześnie moim zdaniem też tak pokazują, jak może wyglądać refleksja naukowa oparta na nauce, ale tak komunikatywnie, precyzyjnie wychodząca również do szerszych odbiorców. Także bardzo dziękuję za czas i zaangażowanie. Siłą rzeczy, tak jak część prelegentów wskazywało, podejmowane problemy musiały być ujęte bardzo syntetycznie, ale taka też była formuła dzisiejszego spotkania. Chodziło o to, żeby te problemy na niejako starcie reformy planowania przestrzennego zasygnalizować. Na pewno każdy z tych problemów doczeka się osobnych konferencji, seminariów, analiz. Szanowni Państwo, dziękuję też za tak liczną obecność. Zapewne tak przy uwzględnieniu zmieniających się uczestników, no około mamy 500 uczestników seminarium, czyli bardzo dużo. Bardzo dziękuję przedstawicielom różnych środowisk, gmin, ministerstwa, praktyki urbanistycznej, prawnej, też naukowej. I tak naszła mnie refleksja, że to dobra okazja do kontynuacji takich spotkań, że no coś to jest, nawet jeżeli wirtualnie się spotykamy, no jest tym pewna wartość również dla wszystkich, też może częściowo dla dyskusji o systemie planowania przestrzennego w Polsce. Dziękuję również platformie City Lab. To platforma założona przez profesora Jerzego Hausnera.
W sferze miejskiej koordynuje ją również teraz profesor Rafał Matyja. I niezależnie od naszego spotkania, bo oczywiście nasze nagranie naszego seminarium będzie na tej platformie dostępne, zachęcam do przejrzenia tej platformy, zapoznania się z innymi materiałami. Są też tam zawarte ciekawe już nagrane dyskusje, między innymi właśnie z profesorem Matyją, z profesorem Krzysztofem Pyrciem na temat miast po pandemii i wiele innych. Tak? Także myślę, że to jest dosyć ciekawy materiał. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że nawet dzisiejsza dyskusja pokazuje, jak dużo pojawia się tematów i jak ważna jest istotna potrzeba do dalszych spotkań, dalszych dyskusji. Wyrażam nadzieję, że będzie jeszcze wiele takich okazji. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.